Szanowni Państwo, witam wszystkich bardzo serdecznie na 9. już edycji naszych spotkań z historykiem. Dzisiejszy nasz gość jest człowiekiem bardzo wyjątkowym. Wielki Polak, wielki patriota. Może przybliżę sylwetkę naszego gościa. Urodzony w rodzinie chłopskiej w miejscowości Chnilcze koło Podhajec na Kresach Wschodnich. W 1945 roku wypędzony, jak wielu innych Polaków z Kresów, osiedlił się na tak zwanych ziemiach odzyskanych. Brał udział w wielu działaniach na rzecz odbudowy moralnej, społecznej i politycznej w naszym kraju. Był założycielem NSZZ Solidarność w redakcji Wiadomości. Doradzał niezależnemu samorządowemu związkowi zawodowemu Solidarność Rolników Indywidualnych we Wrocławiu. Był rzecznikiem prasowym Rolniczej Solidarności. Od 1982 roku działał w Solidarności Walczącej. Współorganizator Związków Twórczych i Stowarzyszeń Naukowych we Wrocławiu. Przewodniczący Klubu Odrodzenie. Współtwórca Stowarzyszenia Kulturalnego Polsko-Ukraińskiej Współpracy Biały Ptak. Twórca i pierwszy prezes Towarzystwa Polsko-Greckiego we Wrocławiu. Współzałożyciel Instytutu imienia Wincentego Witosa. Prezes Towarzystwa Miłośników Kultury Kresowej. Publikuje m.in. w czasopiśmie Gazeta Warszawska. Na jednym ze spotkań z panem Stanisławem pewien młody mężczyzna zadał pytanie, co zrobić, aby znaleźć prawdę i jak służyć ojczyźnie. Myślę, że dzisiaj chociaż częściową odpowiedź na to pytanie uzyskamy. Powitajmy brawami proszę naszego gościa, pana Stanisława Sokowskiego. Proszę Państwa, po głosie poznacie, że ja jestem z Kresów. Pierwsze moje zdania, pierwsze moje słowa już kierują uwagę do tamtej wielkiej Polski. Niewielu nas zostało dzisiaj. Tych, którzy tam się urodzili, którzy pamiętają, którzy wiedzą, których się nie da okłamać, bo nas się okłamać nie da. Ja dzisiaj chciałbym mówić o prawdzie, bo myślę, że takie podstawowe kategorie, które towarzyszą życiu ludzkiemu, to jest prawda i pamięć. Gdybyśmy ulegli kłamstwu, gdybyśmy zniszczyli pamięć, to życie ludzkie nie ma sensu. To są dwa pojęcia, które określają naszą tożsamość. Prawda, ponieważ bez prawdy nie da się żyć. Prawda reguluje nasze moralne, społeczne, polityczne, obyczajowe stosunki. Życie publiczne, życie wobec różnych kategorii narodowych, europejskich, światowych, życie bez prawdy nie istnieje. Państwo, każdy na swoim własnym podwórku doświadcza tego, czy żyje w obliczu prawdy, czy żyje w obliczu kłamstwa, czy spotyka się z fałszowaniem rzeczywistości, czy widzi tę rzeczywistość w całej jaskrawości otwartą, prawdziwą, jasną, klarowną. Naszym dzisiejszym problemem, takim najistotniejszym z mojego punktu widzenia, to jest umiejętność rozszyfrowania rzeczywistości. Rzeczywistość jest zaszyfrowana. Ona nie jest taka, jak nam się wydaje. My widzimy tylko zewnętrzne objawy rzeczywistości, pewne sygnały, pewne punkty, pewne odniesienia. Natomiast, żeby rzeczywistość poznać, należy wejść w szyfr, należy ją rozszyfrować, należy ją rozpoznać i pójść w głąb. I wtedy dopiero ta rzeczywistość się odsłoni. Taka jest prawda o rzeczywistości. Proszę nie ufać telewizji, mediom, które opowiadają różne rzeczy. Trzeba wszystko sprawdzać, trzeba wszystko kontrolować, trzeba wszystko dotykać własnymi rękami, czyli własnym umysłem. Trzeba bardzo dokładnie przyglądać się temu, co do nas mówią przedstawiciele państwa, rządu, mediów, organizacje różnego rodzaju. Ja tutaj nie wchodzę w polityczne barwy, ponieważ barwy polityczne mieliśmy różne. I właściwie istotą rzeczy nie jest to, czy ta barwa polityczna, czy tamta barwa polityczna,
tylko jaki jest stosunek tych, którzy tę barwę polityczną prezentują do nas, do obywateli, do Polaków, do narodu, czy szanują nas, czy liczą się z naszą opinią, czy uważają, że nasz stosunek do naszego kraju, do naszej ojczyzny, do naszej rzeczywistości, czy ten stosunek uważają za godny poważania, bo każdy z nas jakoś, prawda, ocenia, każdy z nas jakoś patrzy na tę rzeczywistość. I teraz, jeżeli my obserwujemy albo swoje najbliższe otoczenie, swój region, swoje miasto, swoje województwo, swoje władze i wyrażamy wobec nich swój stosunek, czyli mówimy o nich, i teraz jest ważne, jaka będzie na to reakcja, jak się zachowują ci, którzy nami władają wobec tego, co my mówimy, czy szanują nas. To jest bardzo ważne, prawda? Bo w tych kategoriach dopiero możemy rozpoznać tę zaszyfrowaną rzeczywistość. Czyli z naszej strony, ze strony obywateli jest na sali państwa bardzo dużo i każdy z państwa ma jakieś swoje problemy osobiste, indywidualne, rodzinne, związkowe, gospodarcze i inne. I każdy z państwa miota się wobec jakichś problemów, które trzeba rozwiązywać. Rozwiązując te problemy, państwo mówią o tym głośno. Właśnie. Czy możemy głośno mówić o wszystkim? Czy mamy taką rzeczywistość, w której każdy z nas może powiedzieć wszystko, co chce? Czy jednak mamy taką rzeczywistość, kiedy możemy tylko szeptać na ucho czasami, a czasami mówić głośno? To są takie problemy, z którymi dzisiaj się spotykamy, dzisiaj w znaczeniu bardzo szerokim, i wczoraj, i przedwczoraj, i jutro prawdopodobnie również. Otóż idealna rzeczywistość byłaby taka, gdybyśmy mogli nasz głos, nasz język, nasze emocje wyrażać bez żadnego skrępowania. Prawda? To byłaby idealna sytuacja, kiedy moglibyśmy mówić to, co myślimy, to, co czujemy i to, jak reagujemy. I wiedzielibyśmy, że to, co my mówimy, jest z szacunkiem i zgodnością przyjmowane przez tych, do których mówimy. Czy to jest nasz dyrektor, czy to jest nasz prezes, czy to jest nasz premier, czy to jest nasz minister, prawda? Oczekujemy, żeby nasz głos był szanowany. I to jest właśnie umiejętność rozszyfrowania rzeczywistości. Rozszyfrowanie rzeczywistości jest na takiej cienkiej granicy. Ono się odbywa między tym, kim my jesteśmy, tym, co my wyrażamy, a tym, co się dzieje poza nami. Czyli ta taka warstwa między rzeczywistością, która należy do nas, do każdego z nas, a tą rzeczywistością, która już do nas nie należy, która należy do kogoś innego, do jakiejś władzy, do jakiejś korporacji, do jakiejś struktury. I to, co się, to napięcie między indywidualnym losem człowieka, a jakąś zbiorowością władczą, czyli tą, która włada nami, to decyduje o tym, że my wtedy jakoś się usytuujemy w tej rzeczywistości. Na tym tle, proszę państwa, chciałem powiedzieć parę słów o stosunku naszym do historii. Bo historia to nie jest, tak jak bardzo często w szkole dzieciom się mówi, że to są jakieś dzieje, które w zamierzchłej przeszłości były i one tam miały swoje miejsce, tam się coś zdarzyło, tam byli jacyś królowie, tam były jakieś walki, tam się toczyły jakieś procesy, ale to już jest za nami, o tym trzeba wiedzieć, ale to już nas nie dotyczy. Otóż takie rozumienie jest fałszywe. Takie rozumienie historii jest fałszywe. Historia to nie jest zamknięty krąg wydarzeń i doświadczeń ludzkich czy doświadczeń narodowych. Historia to jest nieustające pulsowanie przeszłości i przekazywanie tych informacji idących z przeszłości do teraźniejszości. Historia jest teraz. Historia jest dzisiaj. Jeżeli dzisiaj chcemy zrozumieć na przykład to, co się dzieje między Polakami a Ukraińcami, to, co się dzieje między Polakami a Niemcami, to, co się dzieje między Polakami a Rosjanami, to nie da się zrozumieć tego bez wejrzenia w najnowszą historię. Absolutnie to jest niemożliwe. I skoro mamy dzisiaj mówić o kresach, to nie da się zrozumieć współczesnej Polski, naszych dzisiejszych problemów, bez tego,
co się działo na Kresach i jakie to miało wpływ i nadal ma wpływ na naszą współczesność. Weźmy przykład Ukrainy. Państwo śledzą te różnego rodzaju procesy, które w tej chwili na Ukrainie zachodzą. Mniej więcej państwo się orientują na podstawie prasy, mediów, to, co one nam przekazują, co na tej Ukrainie się dzieje. Wiemy, że toczą się jakieś walki, że jest tam wojna. Słyszymy potężny taki, powiedziałbym, propagandowy głos, który nas informuje, że wszystko to jest winą Rosji. I teraz problem, czy my temu wierzymy, czy nie. Może to jest wina Rosji, ale może niekoniecznie tylko Rosji. Trzeba to po prostu zbadać, trzeba to przeanalizować. Ale ja o czymś innym chcę powiedzieć. Otóż, jeżeli państwo pojedziecie dzisiaj na Ukrainę, to tak na pierwszy widok, na pierwsze wrażenie, jadąc do Lwowa, idąc ulicami Lwowa, koło Opery Lwowskiej, ulicą Zieloną, innymi ulicami, zauważycie państwo mnóstwo pomników, których tam nigdy nie było. Jakie to są pomniki? Czym są pomniki? Pomniki to są symbole jakiejś historii. I spotkacie państwo na tych głównych placach Lwowa pomniki człowieka, który się nazywał Stepan Bandera. Dziesiątki, setki pomników na wszystkich ulicach miast Ukrainy, na wszystkich ulicach, na wszystkich miastach. Co to za człowiek Bandera? Dlaczego on tak bardzo jest tam ceniony, tak bardzo jest chwalony? Dlaczego stawia mu się kolejny, właśnie niedawno, przedwczoraj, kolejne pomniki? No i teraz, jeżeli patrzymy na tę postać, monument, i nie wiemy, kim on jest, to my nie potrafimy powiedzieć, co się dzieje z Ukrainą. I my nie potrafimy powiedzieć, czy my Polacy rozumiemy te procesy, które tam zachodzą. Bandera to jest symbol dla Ukrainy bohaterstwa. Dla Ukraińców to jest symbol jak gdyby takiej postawy godnościowej. My mamy bohatera, ale przecież ten Bandera to jest zbrodniarz. Ten Bandera to jest najokrutniejszy morderca. To jest jeden z potworów historii, jeden z tych, który spowodował straszliwą katastrofę ludności polskiej. Więc jeżeli nie wiemy, kim jest Bandera, to Ukraińcy nam mogą mówić, że to jest postać godna szacunku. Trzeba wiedzieć, kto to jest. Niewiedza o tej jednej postaci spowoduje, że mamy zmącony całkowicie obraz Ukrainy. Kompletnie mamy zmącony obraz, kompletnie mamy zakłamany obraz kraju sąsiedniego. Oni wmawiają w tej chwili sobie, głównie sobie, ale też Europie i światu, że żyją w państwie, którego tożsamość jest budowana na pomnikach wielkich bohaterów. I tych bohaterów jest kilku. To jest Bandera, to jest Szuchewicz, to jest Klaczkiewski, to jest Lebedź. To są postacie, które funkcjonowały w okresie II wojny światowej i które stały się źródłem nieszczęścia i największego dramatu Polaków. No więc jeżeli się jedzie do Lwowa, do Stanisławowa, do Łódzka, do Tarnopola, do Krzemieńca, do Stryja i do wielu innych miast i chodzi się tymi uliczkami i widzi się te pomniki, no to trzeba zadać sobie pytanie, kogo one prezentują, co one symbolizują, co one znaczą. Przecież każdy pomnik coś znaczy, każdy pomnik odwołuje się do jakiejś historii, do jakiejś tradycji. Mówi nam o jakimś fakcie historycznym. Więc widzą państwo, że już na przykładzie tylko
pewnych symboli, pewnych dokumentów jak gdyby historycznych, bo pomnik jest też dokumentem historycznym, nie możemy się obejść bez historii jako nauczycielki życia. Patrząc na pomnik Bandery, ktoś, kto nie wie, kim jest Bandera, przejdzie obok niego obojętnie. No jakiś pomnik, prawda? Tam drugi pomnik, jakiś Szuchewicz, jeżeli ktoś nie wie, kto to jest Szuchewicz, no to też przejdzie obojętnie, nie ma żadnego znaczenia. Ale jeżeli ktoś zna historię II wojny światowej, przynajmniej jej cząstkę, to zada sobie pytanie, jak to jest? Bandera, największy morderca Polaków, stoi w centrum Lwowa i Europa milczy. To tak jakby pomnik Hitlera stał w centrum Berlina, pomnik Goebbelsa stał w Monachium. To mniej więcej tego samego rodzaju bohaterowie. Tamci przynieśli nieszczęście Europie, Hitler, Himmler, Goebbels, a ci, Bandera, Szuchewicz, Kłaczkiewski, Lebedź i wielu innych, bo było ich kilkunastu tych naczelnych zbrodniarzy, przyczynili się do największego rozlewu krwi. Proszę Państwa, nie było większej zbrodni w dziejach Polski niż ludobójstwo dokonane na Kresach. Nie było większej zbrodni. My jako naród przeżyliśmy w ciągu tego tysiąca lat różne doświadczenia, różne klęski, dużo sukcesów, ale tej miary zbrodni i tej technologii zbrodni, metody, sposoby, techniki dokonywania zbrodni, o których za chwilę powiem, jakie się zdarzyły na Kresach, to w historii, w dziejach Polski nie było. To była katastrofa na miarę największych zbrodni świata. Zbrodni świata było dużo. Jedną z takich zbrodni świata było wymordowanie 1,5 miliona Ormian przez Turków. Ludobójstwo. To była pierwsza zbrodnia XX wieku. Ale druga zbrodnia, tej samej mniej więcej miary, tylko z mniejszą ilością ofiar, to była zbrodnia dokonana na Polakach. Polacy, proszę Państwa, w ciągu 10 lat byli jedynym narodem, który przeszedł 4 ludobójstwa. Pytają Państwo, jakie to były ludobójstwa? 4 ludobójstwa. O ludobójstwie możemy mówić wtedy, kiedy się niszczy naród ze względu na to, że jest narodem. Niszczy się Polaków tylko dlatego, że byli Polakami. Nie dlatego, że byli winni czy niewinni, po prostu ktoś był Polakiem i trzeba go zamordować. Więc w tych kategoriach patrząc, mieliśmy 4 zbrodnie ludobójstwa. Mordowano nas dlatego tylko, że byliśmy Polakami. Pierwsza taka zbrodnia, która się dokonała na Polakach tuż przed wojną, to był rok 1937-38, kiedy na rozkaz Stalina, i o tej zbrodni stosunkowo mało wiemy, 1937-38 rok, rozkaz Stalina i Berii, mamy ten dokument, znamy go, na rozkaz Stalina i Berii zostało wymordowano 200 tysięcy Polaków w Związku Radzieckim, w Związku Sowieckim, 200 tysięcy, 1937-38. Szukano Polaków, gdzie tylkokolwiek byli. Mała wioska, małe miasteczko, duże miasto, jakaś tam wieś, Polak. Pagib, śmierć. 200 tysięcy przed wojną. To była pierwsza zbrodnia komunistyczna na narodzie polskim. Na wielką skalę. Później mamy wojnę. 1 września napad Niemców na Polskę i mamy drugą zbrodnię ludobójstwa, prawda, którą znamy już, dość dobrze opisaną. Ta pierwsza zbrodnia w ogóle jest nieopisana. Zaledwie kilka książek powstało tej zbrodni sowieckiej wobec Polaków. Zaledwie kilka. Jedną z takich książek jest książka autora mojego kolegi,
Iwanowa z Wrocławia, on opisał to dość dokładnie, on tam mu podaje te liczby właśnie, około 200 tysięcy Polaków wymordowanych przez Sowietów tuż przed wojną, 37-38. Druga zbrodnia to jest zbrodnia niemiecka, prawda, 1 września 1939 roku, na Polakach generalnie, na obywatelach polskich. To nie ma znaczenia, że tam byli Żydzi inni, ale obywateli polscy. To jest druga zbrodnia. Trzecia zbrodnia to jest 17 września, kiedy Sowieci napadają na Polskę. 1 Niemcy września, 17 Sowieci, 2 tygodnie później. To, co Sowieci robili, to mniej więcej już wiemy, trochę na ten temat mamy książek, dokumentów, opisów, historii, filmów, ale ciągle za mało. Trochę wiemy. Jednym z owoców tej zbrodni był Katyń. Katyń, proszę Państwa, to są Kresy. Katyń się wziął stąd, że polscy oficerowie, którzy zostali rozbici, wojsko polskie zostało rozbite na Kresach i Sowieci wtedy tych wszystkich oficerów, którzy poddali się albo zmuszeni zostali do poddania się zajęcia, wejścia w niewolę, to wtedy wywieziono, jak Państwo pamiętacie, 20 kilka tysięcy oficerów polskich do obozów śmierci. No i co wiemy, to mniej więcej już wiemy. Już dzisiaj Sowieci się tego nie wypierają, chociaż przez kilkadziesiąt lat wypierali tego. To była zbrodnia, której początek sięga Kresu, bo to byli oficerowie, którzy zostali na Kresach złapani i później wywiezieni do tych różnych obozów śmierci, do Katynia, do Miednoje, do Charkowa, do innych. Na następne to były wywózki na Sybir. Miliony Polaków. To już nie była zabawa w dziesiątki czy w tysiące, to już były miliony Polaków. Mówi się o wywiezieniu 1,5 miliona Polaków na Sybir. Jaki los spotkał tych Polaków, to my więcej wiemy. Czyli mamy trzecie ludobójstwo. Tylko dlatego, że jesteś Polakiem, my ciebie zlikwidujemy, my ciebie zabijemy, my ciebie skażemy na tortury, my ciebie zniszczymy. I wreszcie czwarta zbrodnia ludobójstwa, to są Ukraińcy. To są Ukraińcy. 17 września, kiedy zaczyna się inwazja sowiecka na Polskę, tego samego dnia, i to jest bardzo ważne, tego samego dnia zaczyna się mordowanie Polaków na skalę masową. Tutaj na tym plakacie, który Państwo oglądali, macie Państwo informację, że będę mówić o Wołyniu w 1943 roku. Będę mówić o tym. Ale żeby zrozumieć, co to był Wołyń 1943 roku, to trzeba pokazać całą panoramę wydarzeń. Wołyń to był tylko szczyt, a można powiedzieć jeden ze szczytów zbrodni ukraińskiej. Ale początek tej zbrodni to nie jest Wołyń, proszę Państwa. I zbrodnia ludobójstwa nie dotyczy tylko Wołynia, bo Wołyń to było jedno województwo. Zbrodnia ukraińska obejmuje 6 województw i nie 43 rok, tylko 39-45. 6 lat mordów, 6 lat strachu, 6 lat przygnębienia i upokorzeń, i cierpień, i bólu, i śmierci. Dzień w dzień były mordy. Proszę sobie wyobrazić, Państwo, którzy tam nie byli, muszą to jak gdyby ten obraz sobie stworzyć, wyobrazić sobie ten czas, tę grozę. Żyją obok siebie jeszcze do 1939 roku Polacy, Żydzi, Ukraińcy, inni i nagle świat się załamuje. I do tego wątku za chwilę wrócę, tylko chcę Państwu powiedzieć, jak wyglądała struktura ludności przed wojną i co to były Kresy. Nie wchodzę w te Kresy głębokie, te Kresy XVI wieku, XV wieku, XIV wieku, bo Kresy to jest ta ziemia, która była na wschodzie, głęboko na wschodzie, na krańcach Rzeczypospolitej.
Kresy w ogóle to pojęcie wywodzi się dopiero z XIX wieku. Ono oznaczało straże graniczne na wschodzie. Na początku to był taki wąski pas ziemi, który był chroniony przez żołnierzy polskich, chroniących nas przed Turkami, Tatarami. Później ten pas się rozszerzał i w końcu Kresy były ogromne. W XVI wieku byliśmy największym państwem w Europie. Mało dzisiaj kto wie o tym. Nie było silniejszej potęgi niż Polska, niż Rzeczpospolita. To dla młodego pokolenia bardzo ważne, żeby mieć, budować sobie takie poczucie, że my nie jesteśmy narodem, który nigdy nie miał swojej potęgi. Byliśmy narodem, który wielokrotnie był narodem ogromnie wpływowym, wpływającym na los Europy. To właśnie był XVI wiek. Wtedy byliśmy militarnie, terytorialnie, intelektualnie, kulturowo najsilniejsi. Podam tylko przykład, że największy poeta polski tamtego czasu, od XVI wieku, Kochanowski, przez 300 lat, a właściwie nawet przez 400 lat, od XVI wieku, XVI, XVII, XVIII, XIX, 4 wieki, był największym poetą Europy Wschodniej i Środkowej. Nie było większego. I kultura polska wtedy była najcenniejszą kulturą Europy. O tę kulturę upominały się dwory i rosyjskie, i inne. Była ceniona, była przyjmowana, akceptowana. Walczono o tę kulturę. Na dworach mówiono w języku polskim i tak dalej, i tak dalej. Więc ja nie będę mówić o tamtym okresie, o którym warto też pamiętać, że mieliśmy Polskę wielką i terytorialnie. Było to państwo ogromne. Ja tutaj mam taką mapę, przynajmniej z daleka pokażę państwu. To jest Europa XVI wieku, Polska XVI wieku, od Morza Bałtyckiego do Morza Czarnego. Prawda? Znamy to pojęcie Polska od morza do morza. To jest ten czas, kiedy Polska rzeczywiście była potęgą geograficzną, militarną, kulturową. Potęgą, która wpływała na losy tamtej Europy. Ale nas będzie interesować dzisiaj, bo tej koni na tamtą nie mamy czasu. Nas będzie interesować ta mapa. To jest druga Rzeczpospolita. Tak ona wyglądała do 1939 roku. Druga Rzeczpospolita miała 35 milionów obywateli. I to, co najciekawsze, co było oryginalne i właściwie jedyne, i co doprowadziło w pewien sposób także do dramatu, to było to, że na 35 milionów obywateli mieliśmy 12 milionów obywateli tak zwanych mniejszości narodowych. 12 milionów ludzi, którzy należeli do innej kultury, którzy kultywowali inny język, inne obyczaje, inne tradycje, inną historię. 12 milionów, czyli ponad 30%. Co to znaczy? To znaczy, że państwo polskie musiało sobie poradzić z tak ogromnym żywiołem, który nie był rdzennie polski. Konsekwencje tego później cierpieliśmy w czasie wojny. I o tych konsekwencjach znowu będę mówić. Mamy 12 milionów. Kresy to jest mniej więcej 8 województw. Polska przedwojenna miała 16 województw. 8 centralnych, zachodnich i 8 wschodnich, czyli tych, które nazywamy Kresami. Polska przedwojenna miała 52% terytorium kresowego. Czyli Kresy to stanowiło 52%. Kiedy Sowieci napadli na Polskę, odcięli nam pół Polski, ponad pół Polski. I teraz jak się przedstawia struktura ludności? Na te 35 milionów, jak mówię, mamy 12 milionów obywateli wywodzących się z innych kultur, z innych tradycji, z innych historii. Kim oni są? To jest bardzo ważne. Co to za ludzie, te 12 milionów, skąd oni się wzięli? 5 milionów spośród nich to są Rusini.
Proszę zwrócić uwagę, że ja nie używam pojęcia Ukraińcy, tylko mówię Rusini, mówię świadomie, dlatego że czegoś takiego jak Ukraina i Ukraińcy do XX wieku nie było. Pojęcie Ukrainiec, Ukraina w znaczeniu politycznym, czyli pewnego bytu politycznego, pojawia się dopiero w wieku XX. Do XX wieku nie było Ukrainy, nie było Ukraińców. Dlatego proszę nigdy nie używać pojęcia Ukraina, Ukraińcy przed wiekiem XX. Wprawdzie to pojęcie pojawia się, ale w innym znaczeniu. Ukraina znaczyło terytorium na skraju jakiegoś państwa. I to nie miało charakteru politycznego, to miało charakter geograficzny, tak jak Mazowsze. Czyli była Ukraina jako taki pas Ukraja, stąd to pojęcie. Ukraina, Ukraja. Dlatego była Ukraina polska, była Ukraina węgierska, była Ukraina rosyjska. I bardzo często z jednej Ukrainy posłaniec jechał do drugiej Ukrainy. Czyli tak jakby z Mazowsza jechał na Śląsk. Rozumieją Państwo, że to nie ma znaczenia politycznego, to nie jest twór polityczny, to nie jest jakaś struktura, którą zarządzają politycy, to jest terytorium, to jest miejsce. Dopiero to pojęcie nabiera charakteru politycznego, czyli kiedy tworzy się byt narodowy, kiedy tworzy się struktura polityczna, to jest wiek XX, po pierwszej wojnie. Pojęcie władztwa ukraińskiego zaczyna się wtedy, kiedy inteligencja rusińska, czyli Rusini, a tak w dużym skrócie, Rusini stworzyli z dzisiejszego punktu widzenia, trzy wielkie państwa. Rosję, XIII wiek, w XIII wieku zaczyna się historia Rosji. Ona powstaje z Rusi Kijowskiej, czyli najpierw były te plemiona kijowskie, ruskie. Z tych plemion kijowskich, ruskich powstaje Rosja w XIII wieku. Później powstaje Białoruś, znowu Ruś, prawda, tylko biała. A ta pierwsza Rosja to była Wielkoruś. I pozostaje ciągle jeszcze wiele tych plemion ruskich. I w XX wieku dopiero te plemiona ruskie, inteligencja wywodząca się z tych plemion postanawia stworzyć nowe państwo. I takie pierwszy asum do stworzenia tego państwa to jest 1918 rok, kiedy inteligencja ta już zrusińska, przekształcająca się w ukraińską, podejmuje walkę o Lwów. W 18 roku Orlęta Lwowskie, historia wojny tej. Polacy w tej wojnie zwyciężają. Ukraińcy wtedy starają się mieć własne państwo. Ci Rusini, którzy przekształcają się Ukraińców, no ale oczywiście im się to nie udaje i Polska wraca do historycznych swoich posiadłości, do rzeki Zbrucz, bo to była granica. Czyli tych 5000 Rusinów, którzy mieszkają na ziemiach polskich, bo oni mieszkają na ziemiach polskich, oni ciągle są Rusinami. W Polsce przedwojennej oni są ciągle Rusinami i nawet państwo polskie w swoim nazewnictwie nie używa pojęcia Ukraińcy, tylko Rusini. Natomiast lud rusiński powoli przeobraża się w lud ukraiński. Może podam Państwu z innej dziedziny przykład. Język ukraiński zaczyna się mniej więcej na początku XIX wieku. Czyli z punktu widzenia kultury pierwsze takie symbole rodzenia się języka ukraińskiego, a więc kultury tego przyszłego państwa, to jest wiek XIX, dokładnie 1798 rok, powstaje pierwsza książka w języku ukraińskim i ona dopiero wchodzi w XIX wiek. Czyli mamy w Polsce przedwojennej, powtarzam, 5 milionów Rusinów, którzy przekształcają się w Ukraińców. Mamy 3,5 miliona Żydów. I tutaj warto chwilę zatrzymać się. Proszę Państwa, przed wojną cała Europa, więc Francja, Włochy, Niemcy, Hiszpania, Portugalia i tak dalej,
mają mniej Żydów niż Polacy mają jako jeden kraj. W Polsce jest 3,5 miliona Żydów, w Europie jest około 3 milionów Żydów. Co to się dzieje? Jak to się dzieje, że w Polsce jest najwięcej Żydów, a równocześnie my dzisiaj słyszymy, że Polska jest antysemicka, że Polacy są antysemitami, że Polacy, że Polacy gnębili, znęcali się, może nawet mordowali Żydów. Otóż jaki kraj może być nazwany krajem antysemickim, jeżeli on ciągle przyjmuje Żydów i ci Żydzi się garną? Do Polski ściągają Żydzi z całej Europy, proszę Państwa, od XII wieku. XII wiek wypędzani zostają Żydzi z Portugalii, XIII z Hiszpanii, z Niemiec, z Włoch, z Grecji. Gdzie idą? Do Polski. W XIV wieku Kazimierz Wielki tworzy prawie autonomię żydowską w Polsce. Żydzi czują się znakomicie, mają swoje prawa, rządzą się we własnych wspólnotach, mają swoje własne sądy, organizują się, ciągle przybywają do Polski. 3,5 miliona Żydów, kiedy w całej Europie jest około 3 milionów. Gdyby w Polsce był antysemityzm, to oni by do Polski nie przybyli. Oni by przybyli gdzie indziej, a przybyli do Polski. To znaczy, że w Polsce było dobrze. Podam Państwu zaraz konkretne przykłady. W szkolnictwie. Szkolnictwo to jest takie newralgiczne miejsce, w którym się jak gdyby przyglądają losy danego narodu, bo to, co się dzieje w szkole, to później się dzieje w dorosłym społeczeństwie, prawda? Tak jak wychowamy młodzież, takie później jest to społeczeństwo. I co się dzieje? Do szkół wyższych, bo to jest bardzo ważne, kto zdobywa wiedzę, bo ten, kto zdobywa wiedzę, później rządzi. Kto zdobywa wiedzę? W dużym stopniu przede wszystkim zdobywają wiedzę Żydzi. Na Uniwersytecie Żydów jest, przypomnę, 3,5 miliona, Polaków wszystkich jest, obywateli polskich jest 35, czyli Żydów mamy 10%, tak? Do szkół wyższych na Uniwersytecie Warszawskim przychodzi 24% dzieci żydowskich. Na Uniwersytet Krakowski zgłasza się 26% dzieci żydowskich. Na Uniwersytet Batorego w Wilnie 30% dzieci żydowskich chodzi, a na Uniwersytet Lwowski Jana Kazimierza 32% dzieci żydowskich. Czyli mamy 10% Żydów, a na uniwersytetach tych głównych mamy 30% dzieci żydowskich. Czy można mówić o prześladowaniu? Czy można mówić, że Polacy są antysemici? To jest totalna bzdura. A ci Żydzi, którzy zdobywają wykształcenie, bo oni zdobywają wiedzę z historii, z geografii, z inżynierii, z rolnictwa, później zajmują wysokie stanowiska. To jest naturalne. Nie może być dyrektorem ktoś, kto nie zna swojej, prawda, działki. Jak to wygląda w tej chwili z punktu widzenia procesów produkcyjnych w Polsce przedwojennej? 53% adwokatów to są Żydzi w Polsce przedwojennej. 53% na 10% Żydów w Polsce. 52% handlu znajduje się w rękach żydowskich. 52% to są liczby, to są konkrety, to jest prawda. 42% przemysłu i rzemiosła znajduje się w rękach żydowskich. 34-5% medycyny, szpitale, lekarze znajduje się w rękach żydowskich. Najmniej w rolnictwie. 5% Żydów pracuje w rolnictwie. Zresztą w tym rolnictwie to też tak trochę pomieszane, bo ci, którzy pracują w rolnictwie, to mają tam te karczmy, ale mają też pole. I czy my możemy w obliczu tych liczb, w obliczu tych faktów, to jest bardzo ważne dla naszej świadomości, kiedy jesteśmy dzisiaj atakowani przez potężne ośrodki antypolskie, a jesteśmy atakowani bardzo często, media, książki,
Grossa, Państwo znacie książkę albo słyszeliście o nim. Prawda? Że my Polacy jesteśmy strasznym narodem, bo mordowaliśmy Żydów, bo paliliśmy ich, bo znęcaliśmy się nad nimi. Jeżeli nawet zdarzył się taki wypadek, ja mówię, jeżeli się zdarzył, to trzeba bardzo dokładnie przeanalizować, to generalnie mówimy o tendencji. Jaka była tendencja? Żydzi są uprzywilejowani w Polsce, ponieważ 52% Żydów, którzy prowadzą handel polski, no to trudno sobie wyobrazić, żeby oni byli prześladowani. Ja nie mówię w tym takim sensie, że trzeba ich potępić za to. No mieli wiedzę, wchodzili w to, mieli możliwość rozwijania i tacy byli. I taka była sytuacja. Więc ja podkreślam tylko taki wątek, że szanujmy prawdę i nie dajmy się oszukać. Nie dajmy sobie wmówić, że my jesteśmy mordercami, bo nam się dzisiaj wmawia, chce się uczynić takie poczucie wstydu. Wstydźcie się, Polacy. Takie upokorzenie, upokorzyć Polaków, że Polacy są trochę gorszym narodem od innych, bo Polacy robili, bo Polacy znęcali się nad Żydami. To w kontekście żydowskim. A w kontekście ukraińskim wrócę do tego wątku. Dzisiaj Ukraińcy parę dni temu zwrócili się do nas, i to poważne figury, prezydenci Ukrainy, Kościół ukraiński, intelektualiści ukraińscy, zwrócili się do nas, żebyśmy im że oni nam przebaczają zbrodnie, których my dokonaliśmy na Ukrainie. Po pierwsze, nie było żadnej Ukrainy, a po drugie, nie dokonaliśmy żadnej zbrodni. I oni łaskawie nam przebaczają i proszą o przebaczenie. Tak jak biskupi, prawda, Polsce do biskupów niemieckich. Ale trzeba zrozumieć, że tamta była zupełnie inna sytuacja. Tam ofiary zwracały się do katów, a tutaj kacie zwracają się do ofiar i mówią, przebaczamy wam. To jest porażający cynizm ludzi, którzy są świadomi przecież, że mówią nieprawdę. I w tym samym czasie, kiedy zwraca się do nas prezydent Juszczenko i tam inni prezydenci, i tam inni hierarchowie kościoła grecko-katolickiego, w tym samym czasie na Ukrainie stawia się pomniki zbrodniarzom i w tym samym czasie w szkołach ukraińskich uczy się młodzież rzeczy przerażających. Taki film w tej chwili idzie przez wszystkie środowiska ukraińskie. Jest grupa dzieci w Stanisławowie w szkole, którą uczą piosenki. I ta piosenka zaczyna się następująco. Ja banderowiec, ja banderówka. I śpiewają to dzieci, które mają 12, 14, 15 lat. Te dzieci śpiewają ja banderowiec, ja banderówka. Ja chcę być taki jak Bandera, ja chcę być taka jak Bandera. Te dzieci przecież nie wiedzą, co ten Bandera zrobił. Gdyby dzieci te wiedziały, co ten Bandera zrobił, że mordował takie dziewczynki, takich chłopców, jak ci, którzy śpiewają, że odcinał kobietom piersi, że wydłubywał oczy, że wbijał na pal dzieci, które mają 2-3 lata. Gdyby te dzieci wiedziały, że one chcą być takimi banderowcami, to pewnie by tej piosenki nie śpiewały. A śpiewają, bo im nauczyciele każą. Bo program nauczania jest taki. Tam w szkołach się uczy, że wy macie być banderowcami. I to nie jest indywidualny przypadek. To nie jest tak, że w 5 szkołach czy w 10. System nauczania jest taki, że młodzież infiltruje się, przekazuje się wiedzę, ustawia się, propaguje się, nastawia się w ten sposób, żeby czcili morderców.
jakie my mamy w najbliższych latach mieć związki z Ukrainą, jeżeli oni tworzą kult morderców, rzeki polskiej krwi przelanej tam, 200 tysięcy wymordowanych Polaków i na tym fundamencie oni budują tożsamość ukraińską. Te dzieci, które dzisiaj śpiewają tę piosenkę Ja banderowiec, ja banderówka, za 5 czy 6 lat będą kształciły następne pokolenie, za 10, za 15 i tak z pokolenia na pokolenie pójdzie fala kłamstwa, fala obrzydliwych manipulacji. A grupa najwyższych czynników ukraińskich przybyła do Polski po to, żeby powiedzieć: Polacy, przeproście nas. Pokazuję Państwu mechanizmy, pokazuję tę zaszyfrowaną rzeczywistość. Jeżeli byśmy nie wiedzieli, co się stało na Kresach, jaka zbrodnia została dokonana, to powiedzielibyśmy: świetnie, przyjeżdżają do nas prezydenci i mówią: pojednajmy się, pokochajmy się, zbliżmy się do siebie, będziemy przyjaciółmi, nic w tym złego nie ma. Tylko że oni do nas przyjeżdżają, mówią: bądźmy przyjaciółmi, a ich dzieci uczy się: bądźcie banderą i bądźcie banderówką. Czyli w przyszłości mordujcie Polaków, bo konsekwencje są takie, innych nie ma. Bandera był tym, który mordował. I teraz te zbrodnie, jak powiedziałem, zaczynają się we wrześniu 1939 roku, wracam do tego wątku, ponieważ mówiliśmy o Wołyniu 1943, czyli zbrodnie ludobójstwa zaczynają się w momencie, kiedy Sowieci uderzają na Polskę. 17 września Sowieci uderzają na Polskę i 17 września równocześnie Ukraińcy uderzają na Polaków masowo. Pierwsze mordy zaczynają się nie na Wołyniu, jak mówię, tylko w województwie tarnopolskim. No tutaj z daleka to będzie trudno pokazać to, może na wszelki wypadek. Ta zielona plama to jest województwo wołyńskie, a ta niebieska to jest województwo tarnopolskie. Tu się zaczynają rzezie w 1939 roku, 17 września. Pierwsze powiaty, w których trwa straszliwy mord na skalę masową, to są trzy powiaty: Podajce, Brzeżany i Buczacz w województwie tarnopolskim. Pierwsza wieś, która zostaje zaatakowana, to jest wieś Slawentyn. Nic ona Państwu nie mówi, nie musicie jej znać. Ale zbrodnia zaczyna się od tego, że otaczają tę wieś, bo to była wieś polsko-ukraińska, otaczają ją banderowcy, czyli ludzie bandery, ze wszystkich stron, palą i mordują. I wszystkich Polaków, którzy w tej wsi mieszkali, wyrzynają w pień. Jedna z najokrutniejszych zbrodni, która się wtedy zdarzyła, to była zbrodnia dotycząca nauczycielki, która była ukryta w chruście, gdzieś tam jakiś dobry Ukraińc ją ukrył w chruście. Wyciągnęli ją spod tego chrustu, około 50 bandziorów i przez całą noc ją gwałcili, 50 bandziorów. A nad ranem zaczęli się nad nią znęcać. Wydłubali jej oczy, wycięli język i tak dalej, i tak dalej. Nie chcę mówić o szczegółach, bo to są porażające. Macie Państwo tych, którzy dzisiaj, którzy ukrywają takie zbrodnie, którzy o tym nie chcą mówić, którzy nie chcą, żeby Polska wiedziała, którzy nie chcą, żeby świat o tym wiedział. I to się zaczyna 17 września. I tak idzie ta fala. Województwo tarnopolskie, powiat Podajce, Brzeżany, Buczacz i ona idzie na północ, na Wołyń. Mordowanie zaczyna się od województwa tarnopolskiego, idzie na północ do Wołynia i na Wołyniu w 1943 roku dopiero ta fala osiąga apogeum, czyli mija kilka lat, zanim ta zbrodnia wzniesie się na taki bardzo, bardzo wysoki szczyt. Co to znaczy? To znaczy, że wtedy już się masowo morduje nie 20 wiosek, tak jak było na początku, bo na początku wymordowali 20 do 30 wiosek, tylko teraz morduje się w ciągu jednego dnia 100 wsi.
mordują od lutego 1943 roku i ta fala od 1943 lutego idzie, przesuwa się z północy Wolynia na południe w stronę Tarnopolskiego i 11 lipca jest tak zwana Krwawa Niedziela. 11 lipca to jest taki symboliczny dzień, bardzo ważny. My chcemy, żeby ten dzień był dniem dzisiaj symbolicznym, żeby można w tym dniu było czcić pomordowanych, ale na razie państwo polskie nie chce do tego dopuścić. 11 lipca w ciągu jednego dnia zostaje wymordowanych, to jest niedziela, dlatego ona się nazywa Krwawą Niedzielą, w ciągu jednego dnia zostaje wymordowanych 99 miejscowości. Czyli było to z góry zaplanowane, to jest taka logistyka, prawda? To nie jest tak, że żywiołowo, prawda? Jedną i będą od wsi do wsi mordować. To były podzielone rejony, kto był odpowiedzialny za ten rejon, kto był za tamten. Struktura była bardzo dokładnie przemyślana, przygotowana. Były rozkazy, jak należy mordować. Między innymi był taki rozkaz, że należy wypalić wszystkie wioski do cna, do końca, włącznie z drzewami, z roślinami, żeby ślad po Polakach nie został. Taki był rozkaz. Wypalić wszystko, żeby nawet rośliny, które będą w przyszłości, prawda, w tych miejscach symbolami jakimiś, do końca zlikwidować. 11 lipca do kościołów, bo to jest niedziela, kapłani odprawiają mszę świętą, ludzie nabożnie wchodzą do kościołów, odbywa się liturgia, odbywają się śpiewy, wybrali świadomie tę niedzielę i w tym czasie mordercy otaczają kościoły w tych 99 miejscowościach, podpalają te kościoły, ale zanim podpalą, wchodzą do środka i mordują. Czym mordują? Siekierami, widłami, piłami do cięcia. Straszliwe rzezi. Mszenia są dokończone. Kapłani zostają wymordowani. Zakonnice, ministranci padają ofiarą. Zostało wymordowanych kilkanaście tysięcy Polaków w ciągu jednego dnia. Ale mordy trwają. I te mordy teraz idą mniej więcej z centrum, okolice Łódzka, idą na południe i rzeź trwa od lutego mniej więcej do października 1943 roku zostaje wymordowanych 60 tysięcy Polaków. Ci, którzy uciekli, uchronili swoje życie, udało się pewnej grupie uciec i oni uciekali stamtąd do województwa tarnopolskiego, bo to było najbliższe województwo. I wieść o tym, co się dzieje na Wołyniu, docierała do najbliższego województwa, z którego wyszły te zbrodnie, prawda? Czyli z województwa tarnopolskiego do góry, teraz ona wraca. I w 1944 roku skończyła się już rzeź Wołynia. Dlatego Wołyń to jest 1943 rok jako apogeum tej drugiej fali. Pierwsza fala Tarnopol, druga fala to jest Wołyń. I teraz trzecia fala, zbrodnie wracają z powrotem do województwa tarnopolskiego. Czyli jeszcze raz tutaj pokażę na mapie. Wołyń to jest ta zielona, to jest Tarnopol. Tu się zaczyna, jedzie do góry, z powrotem wraca do Tarnopola, do Lwowa i do Stanisławowa. To są te cztery województwa, które zostają w pień wycięte, wymordowane z Polaków. Ale nie tylko to, także do województwa lubelskiego, czyli pięć, a nawet sześć województw zostaje wymordowanych. I ta trzecia fala to są mordy, które idą już przez województwo tarnopolskie po raz drugi, przez województwo lwowskie i województwo stanisławowskie. I wtedy zostaje wymordowanych prawie dwa razy więcej niż na Wołyniu. Więc trzeba wiedzieć, że chociaż my mówimy symbolicznie o Wołyniu jako o takim symbolicznym miejscu mordów, to rzeczywiście mordy objęły sześć województw, bo szóstym województwem było województwo poleskie, lubelskie i poleskie. Sześć województw.
I wszyscy Polacy, którzy znaleźli się w takiej sytuacji kryzysowej, że zostały ich domy, ich wioski opanowane przez morderców, ci wszyscy Polacy polegli. Ci tylko ocaleli, którym udało się uciec. I teraz jest szczególny wyjątek. Było bardzo dużo dobrych Ukraińców. To musimy uczciwie i sprawiedliwie powiedzieć. Co to byli za Ukraińcy? To ci, którzy uprzedzali Polaków, bo wiedzieli od swoich synów, od swoich ojców, że będą mordować. I tego dnia na ogół, kiedy miały nastąpić, bo mordy zaczynały się zwykle wieczorem, najczęściej o godzinie 12 w nocy, chociaż czasami w dzień. I jeżeli rodzina ukraińska wiedziała, że będą mordy, a była w dobrych kontaktach, przyjaznych kontaktach z Polakami, na przykład moja mama miała przyjaciółkę Ukrainkę i ją zawiadomiła Ukrainka i powiedziała do mojej mamy: Mario, dzisiaj w nocy twoja wieś, nasza wieś będzie spalona, polska część wsi, bo to była polsko-ukraińska wieś. Uciekaj, bo zostaniecie zamordowani. No ale gdzie uciekać? Nie można nigdzie uciec. Do lasu się nie ucieknie, bo tam pełno banderowców, tam pełno morderców. Nie ma możliwości uciec. Więc ta dobra Ukrainka przygotowała w swojej stodole taki bunkier mały pod słomą i tam ukryła moją matkę, mojego ojca i mnie. I dzięki temu my żyjemy. Cała wieś spłonęła, Polska, w nocy. Cała wieś. Uratowało się dużo ludzi, bo byli uprzedzeni. I dlatego mówię o drugiej części jak gdyby tego zjawiska. Z jednej strony mamy morderców, faszystów ukraińskich, ale z drugiej strony mamy dobrych ludzi. Dobrych ludzi, którzy mają Boga w sercu, którzy mają wrażliwą duszę, którzy rozumieją, że zbrodnia jest straszliwą rzeczą i nie chcą do tego dopuścić. I mieliśmy tysiące dobrych Ukraińców, którzy uratowali Polaków. Dlatego mamy tysiące uratowanych Polaków. I trzecie zjawisko, że poza tą liczbą 200 tysięcy wymordowanych Polaków jest około 60, a nawet mówi się o 80 tysiącach wymordowanych Ukraińców. Ale wymordowanych przez kogo? Przez samych Ukraińców. Przez Ukraińską Powstańczą Armię i przez organizację ukraińskich nacjonalistów, bo były takie dwie struktury, jedna militarna, druga polityczna. Dlaczego mordowali Ukraińcy swoich? Dlatego, że ci, którym wydawano polecenia, nie słuchali tych poleceń. Na przykład, jeżeli był mąż Ukraińcem, a żona była Polką, to mąż Ukraińc otrzymał rozkaz, ma zamordować swoją żonę. Jeżeli nie zamorduje swojej żony, to my ciebie wykończymy. Więc jeżeli zamordował, to w porządku. Jeżeli nie zamordował, to sam został zgładzony. To była jedna taka grupa ludzi, których mordowano. Druga to była taka grupa, którą mordowano dlatego, że nie chcieli wstąpić do Ukraińskiej Powstańczej Armii. Uciekali przed zbrodnią. Było bardzo dużo Ukraińców, którzy uciekali przed formacją, która mordowała. I tych wszystkich Ukraińców Ukraińska Powstańcza Armia wymordowała. Czyli mamy wymordowanych 200 tysięcy Polaków, około 60 tysięcy Ukraińców. Ale mamy wymordowanych też wielu Ormian, wielu Cyganów, wielu Litwinów, przepraszam, nie Litwinów, tylko Rosjan. Wielu Rosjan zostało wymordowanych. Ukraińcy mordowali nie tylko Polaków, mordowali wszystkich, którzy byli jak gdyby pod ręką. I teraz dlaczego tak się działo? Proszę Państwa, jest jedyne źródło, które prowadzi nas do prawdy. Tym źródłem jest ideologia faszystowska. Skąd to się wszystko wzięło? Państwo możecie zadać pytanie, jak to się stało, że doszło do takiej zbrodni? Jak to się stało, że do tej pory Ukrainiec, żyjący z Polakiem obok w
sąsiedztwie, w zgodzie, bo tak było. Tak było przez długie lata, przez wieki. Rosjanie, przedtem Rosjanie, a później Ukraińcy żyli obok siebie. Ja Państwu dam przykład na mojej własnej rodzinie. Ja miałem takiego przyjaciela Sławka, Ukraińca, w moim wieku. Mieliśmy wtedy po 8-9 lat. Bawiliśmy się. I mniej więcej w 1943 roku, któregoś dnia przychodzę do niego i mówię: Sławek, idziemy pobawić się. On tak na mnie patrzy z hardą miną i mówi, że nie pójdzie ze mną się bawić. Byłem zaskoczony. Wtedy u nas jeszcze w tym miejscu nie było zbrodni. On mówi, pytam, dlaczego nie pójdzie ze mną? On mówi, bo ty Lach, bo ty Polak. Ja z tobą nie budu hovoryty, ja z tobą nie będę mówić po ukraińsku. Przecież to dziecko nie wymyśliło tego. W rodzinie już tak mówiono, czyli ojciec i matka i dziadek i ktoś tam, już to dziecko przygotowywało do tego, co się zdarzy. I oczywiście ten chłopiec już się ze mną nie bawił. No a później, rok potem, rok mniej więcej potem, moja wieś została spalona. Takie były początki. Czyli najpierw była propaganda. Skąd ona się wzięła? Początki tej propagandy, proszę Państwa, sięgają 1926 roku. Wtedy pojawia się taki ich ideolog ukraiński, który się nazywa Dmytro Doncow. Nie wiem, czy Państwo znają to nazwisko. Dmytro Doncow. To był taki mniej więcej jak Hitler, coś w tym rodzaju, ideolog. On napisał książkę Nacjonalizm i w tej książce pisze, jeśli ma powstać państwo ukraińskie, bo nie było jeszcze państwa ukraińskiego, jeśli ma powstać państwo ukraińskie, to my musimy wzbudzić nienawiść, my, rodzący się Ukraińcy, rodząca się w wyobraźni Ukraina, ma wzbudzić nienawiść do wszystkich, którzy nas otaczają. Wytępić musimy wszystkich, którzy są obok nas. Musimy stworzyć Ukrainę czysto etnicznie. To ma być państwo, w którym będą tylko sami Ukraińcy. Ponieważ na Kresach, jak zacząłem opowiadać, żyło bardzo dużo tych, którzy wywodzą się z innych kultur. Ja mówiłem o 5000 Rusinów, 3,5 tysiąca Żydów, ale powiem dalej. Było 1,5 miliona Białorusinów, był 1 milion Niemców przed wojną, 200 tysięcy Rosjan, 35 tysięcy Czechów było, 38 dokładnie, Cyganów 30 tysięcy, Ormian 20 tysięcy. Przed wojną, proszę Państwa, w Polsce żyło 30 nacji, 30 narodów. Byliśmy jedynym państwem, w którym tak dużo obywateli wywodzących się z innych kultur. Właściwie cała Europa prawie żyła w Polsce. Ja wymieniłem tylko 10, a byli jeszcze Czesi, Słowacy, Węgrzy, Rumuni, Bułgarzy, Austriacy, Turcy, Tatarzy, Gruzini i tak dalej, i tak dalej. Pół Azji, pół Europy i ta Europa Zachodnia. Bardzo dużo mieszkało w Polsce, mieli swoje majątki, mieli swoje ziemie, mieli swoje bogactwa, prowadzili swoje interesy i tak dalej, i tak dalej. Jak to się stało, że doszło do mordu? W 1926 roku ten Doncow, którego wspomniałem, wygłasza takie opinie. Musimy się pozbyć właśnie tych wszystkich, którzy są wokół nas. Trzeba ich wymordować. Trzeba nienawiść wzbudzić. I powstaje wtedy taki straszliwy dokument, który się nazywa Dekalog Ukraińskiego Nacjonalisty. Dekalog, my wiemy, co to jest, prawda? To jest chrześcijańskie, piękne, drogowskaz, jak należy żyć godnie. Jak traktować przyjaciół, jak traktować sąsiadów, jak traktować ludzi. Dekalog, 10 przekazań. Oni stworzyli dekalog ukraińskiego nacjonalisty. I tam w 8 punkcie piszą, masz nienawiścią traktować swojego sąsiada. Czyli co, mordować go. To jest dekalog. I to się zaczyna, 26 rok, powstaje taka idea. 3 lata potem, w 1929 roku powstaje Organizacja Ukraińskich Nacjonalistów, czyli partia ukraińska, która wprowadza w czyn to dzieło i zaczyna instruować swoich bojowców,
przygotowywać się do Wielkiej Rzezi, 29 rok. I 10 lat do wojny oni się przygotowują do tej Wielkiej Rzezi. Po drodze następuje wiele aktów terroru. Między innymi zostaje zamordowany minister spraw wewnętrznych Polski Pieracki w 1934 roku, ale też mordują tam dyrektorów, różnych prezesów, różnych instytucji państwowych, napadają na koleje, palą dworki polskie i tak dalej, i tak dalej. Przygotowują się przez ten terror do mordowania Polaków w czasie wojny. No i kiedy Polska traci niepodległość, prawda, w 1939 roku, wtedy Ukraińcy napadają i to jest ta historia, o którą państwu opowiedziałem. Czyli źródła nienawiści tkwią w ideologii. Zawsze się wszystko zaczyna od idei jakiejś. Zawsze wszystko się zaczyna od jakiejś myśli. Dlatego musimy bardzo być uwrażliwieni na to, kto co mówi, jak mówi, w jaki sposób mówi i ku czemu zmierza. Ponieważ wszystko zaczyna się jak gdyby niewinnie, jakaś myśl, jakaś książka powstaje, a z tego konsekwencje są później nieobrażalne. Z jednej książki, ta książka miała nazwę Nacjonalizm, ale ta książka była odbiciem idei Hitlera. Ten, który ją napisał, Dmytro Doncow, przetłumaczył Mein Kampf Hitlera na język ukraiński, był zauroczony Hitlerem, był zauroczony tym, że Hitler potrafił stworzyć bardzo szybko takie silne zaplecze swoje polityczne. Ukraińcy na jego wzór stworzyli właśnie organizację ukraińską nacjonalistów, która była partią podobną do partii niemieckiej. Dokładnie taka sama. Na czele jest wódz i temu wodzowi podporządkowane są wszystkie struktury niższego rzędu. I tym wodzem był Bandera, a jemu byli podporządkowani inni. Tam był Hitler, tu był Bandera. Pokazuję państwu dość plastycznie ten obraz przedwojennej Polski, żebyście państwo zrozumieli, co się stało przed wojną i co się stało w czasie wojny. Przed wojną było przygotowanie tego całego procesu, powstały te mechanizmy zbrodni, a w czasie wojny nastąpił już mechanizm mordowania Polaków. Tak dokładnie tak samo jak Hitler. Najpierw powstaje Mein Kampf, prawda, w którym się mówi Niemcy ponad wszystkim. A skoro Niemcy ponad wszystkim, to wszystkich innych trzeba wymordować. Tutaj Bandera i jego otoczenie mówią to samo. Czyli to wszystko, co dotyczy zbrodni ukraińskich nazistów czy faszystów, bo i tak możemy powiedzieć, to wszystko bierze się z ideologii i włoskiego faszyzmu, i niemieckiego nazizmu, bo jeden i drugi był źródłem powstawania tych idei, które ten Doncow, ten ukraiński ideolog głosił. I teraz, proszę państwa, wracam do początku. Jeżeli my nie znamy tych faktów, jeżeli nie znamy liczb, jeżeli nie wiemy, jak to się rodziło, no to co? Przyjeżdża do nas taki prezydent, dzisiaj prezydent Ukrainy i mówi, żeby go przeprosić. Nic, przeproście. Zaraz będziemy dyskutować. To jest nasz problem. Nasz problem, proszę państwa, dzisiaj to jest problem wiedzy. To jest problem prawdy. To jest problem wiarygodności. To jest problem uczciwości, rzetelności badawczej, analitycznej, przekazywania wiedzy, przekazywania informacji, przekazywania rzeczy prawdziwych. Skąd młodzież polska może wiedzieć, co tam na Ukrainie się dzieje? Proszę sobie wyobrazić taką sytuację, że jedzie delegacja młodzieży polskiej, która współpracuje z jakąś szkołą ukraińską, bo tak jest w tej chwili. Niektóre szkoły polskie współpracują i byłoby dobrze, gdyby tak było w ogóle, żeby młodzież mogła współpracować z całym światem, żeby się rodziły przyjaźnie, prawda? To byłoby mądre. Ale teraz ta młodzież polska jedzie do Lwowa, powiedzmy, czy do Stanisławowa, tam ich przyjmują dzieci ukraińskie, które nic nie wiedzą o mordowaniu, tylko wiedzą, że Bandera to był wielki bohater i razem będą składać kwiaty pod pomnikiem Bandery. Do tego dojdzie. Oczywiście, że dojdzie do tego. Pojadą polskie dzieci i będą składać pomniki pod pomnikiem Bandery, nie wiedząc, kim on jest. Pan mówi, że już tak jest. Tak, no. No, władze, no to
te lokalne, prawda, struktury, które współpracują. Czyli proszę Państwa, problem wiedzy, problem uczciwości, problem wiarygodności, problem nauki, problem instrukcji uczciwych jest podstawowym problemem Polaków. My nie mamy w tej chwili systemowego przygotowania społeczeństwa do budowania tożsamości naszej historycznej. Mniej więcej były prowadzone badania niedawno dotyczące Kresów. Ilu Polaków wie o zbrodniach kresowych? Parę lat temu. 14% Polaków tylko wie. Czyli co, 86% Polaków albo nic nie wie, albo bardzo niewiele wie. Jeżeli 86% Polaków nie wie, to te 86% Polaków jest ofiarą manipulacji. Tych Polaków można manipulować. Nad nimi z nimi można już wszystko zrobić. Można ich okłamać, można ich oszukać, można im mówić najgorsze rzeczy. Oni uwierzą. To, co Państwo tutaj robicie, te spotkania, są niezwykle cenne, bo one pozwalają Państwu rozszyfrowywać rzeczywistość. Przynajmniej w tym zakresie, w jakim to możliwe. Ja mówię tutaj o Kresach, o Ukrainie, o Polsce. Dam Państwu inny przykład, Niemcy. Żeby zrozumieć na przykład to, co się w tej chwili w Niemczech dzieje, przynajmniej w jednej dziedzinie. Niemcy budują Muzeum Wypędzonych. Wiedzą Państwo o tym. Budują Muzeum Wypędzonych. Co to znaczy? Jeżeli się nie zna historii, no to dobrze, no niech sobie budują. Ale jeżeli się zna historię, to trzeba wiedzieć, kto wywołał II wojnę światową. Wywołali Niemcy. Czy ich ktoś wypędzał? Nie, oni musieli odejść, dlatego że takie były konsekwencje II wojny światowej. I teraz co się dzieje? Oni chcą nam powiedzieć, my byliśmy wypędzeni, my Niemcy. My Niemcy byliśmy ofiarami II wojny światowej. I to przekonanie oni w tej chwili wpajają Europie. My Niemcy jesteśmy ofiarami II światowej wojny. Proszę zwrócić uwagę, jak się przewróciło wszystko w znaczenia, pojęcia, sensy. Niemcy, którzy stworzyli straszliwy kataklizm, kilkadziesiąt milionów ofiar w czasie II wojny światowej, w tym niemieckich ofiar, polskich ofiar, włoskich i tak dalej. I ci Niemcy dzisiaj mają czelność mówić, my byliśmy wypędzeni, czyli my staliśmy się ofiarami II wojny światowej. I znowu, jeżeli nie będziemy znali historii, jeżeli nie będziemy wiedzieli, kto spowodował tę historię, kto był u początku, kim był Hitler, jak ta machina ruszyła, jak mordowała, jak obozy zagłady powstawały i tak dalej, no to bardzo łatwo mówić wtedy światu, że ci Niemcy stali się ofiarami II wojny światowej, bo oni mają muzeum wypędzone, a my Polacy nawet nie mamy Muzeum Kresów. My nie mamy żadnej instytucji, która by mówiła o Kresach. To jest paradoks. Wielkie państwo, my nie mamy żadnych instytutów, które by uczyły o Kresach, a Niemcy mają w tej chwili wszystko. Oni mają tych ziomków w tej chwili, prawda, czyli te stowarzyszenia tych tak zwanych wypędzonych. Jest tam ich setki tysięcy. Już ich wnukowie są w tych stowarzyszeniach. Oni mają ogromne miliony euro na ten cel. Mają swoją telewizję, mają swoje radio, wszystko mają. I oni narzucają światu w tej chwili swój obraz. A więc mamy, prawda, drugi przykład, że jeżeli historię nie znamy lub ją źle interpretujemy, to wtedy nie rozszyfrujemy rzeczywistości, tylko nam się narzuca jej obraz. No, podobnie jak z Rosją, prawda. Przez długie lata Sowieci nie chcieli przyznać do tego, że Katyń to ich zbrodnia. Ciągle zwalali na Niemców dla odmiany. Ileż pokoleń Polaków musiało walczyć o to, żeby ta świadomość zbrodni rosyjskiej stała się faktem. Dzisiaj dopiero to też po latach wielu Rosjan nie zdaje sobie sprawy, że to oni dokonali tej zbrodni. I Europa też w wielu przypadkach nie zdaje sobie sprawy. I znowu, prawda, historia się kłania. No jeżeli nie będziemy wiedzieli, co to znaczy Katyń, przecież do niedawna to był problem ze zrozumieniem tego faktu, prawda. Najpierw się opierali przed tym zarzutem, że to oni, bo to Niemcy, to długie lata taka ideologiczna, taka
konfrontacja, prawda, informacyjna trwała z Europą, ze światem, no ale w końcu w tej chwili już wiemy, już powstał film, już powstały książki, już trochę wiemy. No i to są te przykłady właśnie. No i wreszcie taki argument jeszcze jeden, mianowicie, no, jeżeli my nie będziemy wiedzieli o sobie, kim my jesteśmy jako naród, skąd się wywodzimy, jakie są nasze losy, jaka jest nasza historia, jaka jest nasza przeszłość, kim byliśmy jako naród, jako państwo, jako struktury polityczne, co się z nami działo, no to my też nie będziemy dawali naszemu młodemu pokoleniu, a mamy tu na sali młodych ludzi także bardzo dobrze, to my nie dajemy dowodu na to, jak bardzo ważny jest ten czynnik wiedzy, ten czynnik kształtujący sumienie ludzkie, wyobraźnię ludzką, godność ludzką i tak dalej, żeby być pewnym człowiekiem, to trzeba mieć bardzo wiele czynników. I ja wracam do tego wątku, że państwo to świetną rzecz robicie, to co robicie tutaj, te spotkania raz na miesiąc, one właśnie budują, rozszyfrowują rzeczywistość z historii, nie wiem, tam z polityki, z ekonomii, z różnych dziedzin, prawda? Dzięki temu nie damy się oszukać. Bo istotą takiego uczciwego, prawdziwego, mądrego życia ludzkiego to jest to, żeby żyć w zgodzie z prawdą, z uczciwością, prawda, z jakimiś takimi podstawowymi cechami ludzkimi. No, bądź dobrym człowiekiem, prawda? Bądź dobrym człowiekiem, szanuj tego drugiego człowieka, kochaj tego drugiego człowieka, unikaj nienawiści, unikaj kłamstwa, unikaj ubludu, unikaj fałszu, to będzie wtedy zgodny świat. No ale nie, jeżeli nam się narzuca fałszywe obrazy, tak jak Ukraińcy nam narzucają, jak narzucają Niemcy, jak narzucają Rosjanie, czy w końcu jak narzucają nam inni, którzy w tej chwili budują takie różne pojęcia, prawda, że małżeństwo już nie jest małżeństwem na przykład dzisiaj, prawda, już dzisiaj pojęcie małżeństwa jest iluzoryczne, bo już to nie jest tradycyjny związek mężczyzny i kobiety, ale i dwóch kobiet i trzech mężczyzn i tak dalej, to są małżeństwa. No jeżeli się będziemy poddawać tym manipulacjom, no to będzie katastrofa po prostu. Dlatego prawda jest podstawowym czynnikiem do tego, żeby wreszcie naród polski, żeby ludzie tak aktywni jak państwo, którzy chcieli tutaj przyjść, żeby temu czarowi ideologicznemu nie podlegać. No i na koniec jeszcze jedna taka może bardzo dobra myśl. Mianowicie na podstawie moich książek powstaje wreszcie film. Pierwszy film o Kresach. Pierwszy od 70 lat, proszę państwa. Przez 70 lat nie mogliśmy się doczekać. Wielkie państwo, które może mieć pieniądze, miliony wydawać na różne rzeczy, nie potrafiło znaleźć kilku milionów na zrobienie filmu. Dopiero znalazł się reżyser, Smarzowski się nazywa, który w oparciu o moje książki, te, które tutaj państwo mają, wreszcie stworzył film, bo już w tej chwili skończył nagrywanie tego filmu. 7 września będzie premiera tego filmu. Zachęcam już dzisiaj państwa do obejrzenia, bo to będzie wielka panorama wydarzeń kresowych, a więc polskich, a więc zobaczymy, co się działo naprawdę w Polsce w okresie wojny i tuż przed wojną, bo się wszystko zaczyna przed wojną. I już ostatni akcent. Proszę państwa, ja myślę, że byłoby dobrze, żebyśmy zrobili coś takiego jeszcze, mianowicie, żeby w każdym domu była mała biblioteczka kresowa. Niekoniecznie kresowa, ale ja mówię kresowa, dlatego że to jest klucz do zrozumienia wielu innych czynników. Co to znaczy mała biblioteczka? 3, 4, 5 książek. Dlaczego? Niekoniecznie dla was, bo wy starsi niekoniecznie musicie, bo wy wiele swoich rzeczy przeżyliście, macie, ale macie wnuków, macie prawnuków. Zostawcie im, przekażcie im za 5, za 10, za 15, za 20 lat. Ta książeczka trafi do kogoś i ten ktoś powie, Boże, babcia mi zostawiła, dziadek mi zostawił. Zostawcie, nie możecie zostawić majątku, nie możecie zostawić im pałacu, bo nie macie pałacu, ale książkę możecie zostawić. Ja wszędzie apeluję, zostawcie to dobro narodowe, tego ducha zostawcie, bo ten duch jest w książce, ta miłość do świata, ta miłość do życia, to wszystko jest w książkach. Dziękuję bardzo. Proszę państwa, te książki są tutaj do nabycia.
pan tutaj mi przypomniał, więc jeżeli ktoś jeszcze nie ma, to przy wyjściu później państwo będą mogli je zdobyć, one są niedrogie, po 30 zł egzemplarz. A teraz pytania, bo widziałem tutaj, bardzo proszę. Tak. Przepraszam bardzo, tutaj mikrofon. Pani pochodzi z Ukrainy, tak. Chcę powiedzieć, Ukrainę pan jak widzi, od zachodu i do wschodu, tak? Ale proszę, proszę bliżej mikrofon trzymać, bliżej. Ale zabolało mnie, że pan tak mówi, przepraszam za swój akcent, nie mam szkoły polskiej, ale... Proszę mówić, proszę mówić. Że pan mówi, że we wszystkich szkołach na Ukrainie uczą banderowskich piosenek. Nie we wszystkich. Ja pochodzę z obwodu Chmielnickiego, to jest granica z obwodem Tarnopolskim. Związana jestem z Polską też przez mordy. Mój dziadek był zamordowany w 1937 roku. Siódmym jeszcze. Tak, w 1937 roku. I mordy. Pan Ominów powiedział, że zaczęliśmy mordy od 39. Nie, od 30. Na początku było mówiono. Ale ja mówię o Związku Radzieckim. O Związku Radzieckim mówiłem, nie mówimy o Ukrainie. Mówimy o Związku Radzieckim. O Związku Radzieckim. Tak, tak. 37, 38. Nie tylko Ukraińcy mordowali. Nie tylko. Ja mam dokumenty, w których podpisane tylko żydowskie nazwiska. Tylko żydowskie. Ukazy dawane były... Znaczy, chce pani powiedzieć, że Żydzi również mordowali, tak? Tak. No oczywiście, tak. Że mordowali. Polska jest tak. Szanowana tak. Żydowska tak. Kultura, że tak. Oni... Tak, może trzeba troszeczkę pouczyć się u nich, że oni szanują swoją pamięć. Pamięć o swoich, oni muzeum. Kto pamięta te kresy? Tak, nikt nie pamięta. Jak jest uszanowana polskiej strony? Czy są jakieś pomniki w tych wsiach wymordowanych? Nie ma. Nie ma. A dlaczego nie ma? Jest. A dlaczego nie ma? Ja na przykład odnalazła grób dziadka. To jest po ukraińsku, tak powiem, bratska mogiła. Tam prawdopodobnie 2500 osób z bloku tych osób zamordowanych, których odnaleziono było przy rozbudowie Chmielnickiego SBU w piwnicy za ścianą zamurowany. Ja jak dowiedziała tego, ja nie mogła, przyjechała tu z tej informacji i ja nie mogła w nocy spać. Tak, ja budziła, ja nie wiedziała, jak ci ludzie byli tam pomordowani, czy oni żywcem. Tak, ale na tym grobu stoi tylko słup i na nim tablica. Pamięć od gromady Chmielniczyny. Tylko ze sprawy dziadka wynika, że 5 osób było zamordowano, ale tam 2500. Ile Polaków mogło tam być? Chyba nie 5 osób. Ale nie ma malutkiej tabliczki na tym słupu, że Polska ich też pamięta. Pojechała do IPN-u. My nie zajmujemy się takimi sprawami. Pani idzie do Rady Walki Męczeństwa. Poszła tam. Nie mamy środków, nie mamy. Mówię, ja dam tu 1000 zł, powiedzcie tabliczku, żeby nie wstydno było podejść tam. Nikt nie pamięta. Proszę mówić, proszę mówić. Panie powiedziała rzeczy, której, żeby to... Moment, tylko ja dokończę. Pani powiedziała bardzo ważną rzecz, mianowicie powiedziała to, czego ja tutaj nie powiedziałem, że na obecnej Ukrainie, czyli na dawnych ziemiach polskich, są tysiące miejsc pomordowanych Polaków, na których nie ma krzyży. Nie ma symboli, nie ma znaków. Są takie mogiły zbiorowe, jak pani mówi, gdzie było 1000 wymordowanych, 2000 wymordowanych Polaków i to zostały jak zwierzęta przesypane ziemią. Ani nie było żadnej uroczystości kościelnej, nie było żadnej mszy świętej. A jeżeli dzisiaj znajduje się kilka takich miejsc upamiętnionych, czyli są tam jakieś tablice pamiątkowe, czy w niektórych przypadkach są nawet pomniki, ale to bardzo rzadko, to na tych miejscach nie ma informacji, że zostali wymordowani przez Ukraińską Powstańczą Armię i że zostali wymordowani przez organizację ukraińskich nacjonalistów. Są bardzo często takie napisy. Zginęli,
Co to znaczy zginęli? W wypadku samochodowym zginęli? Ukraińcy nie pozwolili, żeby dzisiaj na tych miejscach, w których są jeszcze groby oznaczone, czy pomniki oznaczone, żeby one miały napisy autentyczne, prawdziwe, że zostali tam wymordowani. Przez kogo? Zostali zabici, zginęli. W jakich okolicznościach? Kto, kiedy, dlaczego? Nie ma pojęcia. I to jest kolejna obłuda, prawda? Przychodzą ludzie i widzą nawet, na przykład Huta Pieniacka. Słyszeliście państwo, taka Huta Pieniacka została wymordowana w pień. To była polska wieś. Została kompletnie wymordowana. 1000 ludzi zostało spalonych żywcem. Tak tam było. 1000 ludzi zostało spalonych żywcem. Zostali najpierw pędzeni do stodu, a później ze stodu wyprowadzano po 30-40 osób, zamykano w stodołach. W kościele byli wyprowadzonych z kościoła do stodu, zamykano w stodołach, podpalano benzyną i płonęli dzieci, płonęli kobiety, płonęli na żywca. Oni stali po wszystkich stronach i jeżeli ktoś uciekał, to rozstrzeliwali wtedy. I w tej Hucie Pieniackiej ta huta dzisiaj nie istnieje. To jest pusta ziemia. Jak państwo pojedziecie tam, gdzie na to miejsce, to jest w województwie tarnopolskim na północy, zobaczycie pustą ziemię i na tej pustej ziemi jest pomnik, ale na tym pomniku państwo nie przeczytacie, że zostali wymordowani przez organizację ukraińskich nacjonalistów. Przeczytacie, że zostali zabici lub zginęli. Przez kogo? Lub polegli. Przez kogo? Kłamstwo na kłamstwie. Dziękuję panie za ten głos. Proszę bardzo. Ukraińskiej powstańczej armii i dlaczego teraz nie mówimy, my mamy przeprosić teraz za akcję Wisła na przykład? Tak, już tłumaczę, no nie było retorsji, nie było żadnej możliwości obrony, dlatego że nie było państwa polskiego. Proszę posłuchać, 1939 roku wiadomo, że Polska przestała istnieć formalnie, czwarty rozbiór Polski. Polski nie ma, nie ma polskiej armii, nie ma polskiej policji, nie ma polskich struktur państwowych, nie ma polskiej władzy. W związku z tym Ukraińcy się wtedy podejmują tę straszliwą decyzję wymordowania Polaków. Była, i to ten wątek trzeba podjąć też, jeżeli mamy chwilę czasu, to go podejmę, mianowicie była AK, Armia Krajowa, tylko że ona na Kresach była bardzo słaba. Na Kresach było około 6 tysięcy żołnierzy AK i oni tam, gdzie mogli, bronili i dzięki temu zostało obronionych przynajmniej kilkadziesiąt wiosek, które nie stały się ofiarami mordów ukraińskiej powstańczej armii, ale nie byli w stanie obronić ogromnego terytorium, prawda, 6 województw, nie byli w stanie, tym bardziej, że Armia Krajowa bardzo krótko istniała od lipca 1943 roku do mniej więcej lipca 1944 roku, przez rok czasu, a ukraińska powstańcza armia i organizacja ukraińskich nacjonalistów istnieje, jak wiadomo, 1929 roku do dzisiaj. Ja nie wiem, czy państwo wiedzą, że organizacja ukraińskich nacjonalistów nadal istnieje i nadal na Ukrainie rządzi. To są ludzie, którzy dzisiaj są u władzy. To są ci mordercy, którzy są dzisiaj u władzy, ich synowie, ich córki i tak dalej, i tak dalej. Bardzo proszę pana. Wielce szanowny panie prelegencie, przepiękna lekcja historii, ale pewne nieścisłości. Prawdopodobnie zapomniał pan powiedzieć, że po pierwszych rzeziach Polaków, Polacy zaczęli się organizować, zaczęli brać udział w samoobronie. I takim pierwszym ośrodkiem polskiej obrony była wieś Preobrzeże. Początkowo liczyła 3 tysiące Polaków, a pod koniec liczyła 25 tysięcy Polaków, którzy ściągnęli z sąsiednich wiosek. I ta wieś Preobrzeże została otoczona kolczastymi drutami i dyżury trwały całą noc, wyglądając wroga. Uzbrojenie prawdopodobnie było żadne, bo siekiery, pałki, kosy i parę dubeltówek, ale Polacy zaczęli się bronić i nareszcie Ukraińcy zobaczyli, że jest ktoś, kto potrafi im powiedzieć, wystarczy mordowania nas, bo proszę państwa, rzeczywiście
Tam były mordy. Proszę, można ciszej trochę? Czy państwo czytali książkę Cybulskiego Czerwone noce? Zalecam przeczytanie tej książki. Tam rzeczywiście Polacy byli skazani na zagładę. Polskie kobiety były najpierw gwałcone, później rabowane, a później domostwa palone. Dziękuję za uwagę. Dziękuję panu. Proszę pana, proszę państwa, pan oczywiście ma rację, samoobrona była. Ja już powiedziałem parę słów na ten temat, tylko że ta samoobrona w wymiarze takim najogólniejszym była bezskuteczna, ponieważ tych morderców było 40 tysięcy, a Armii Krajowej było 6 tysięcy, natomiast samoobrona liczyła mniej więcej 3 tysiące ludzi, także ona była bezradna kompletnie, ale trochę wsi zostało dzięki samoobronie uratowanych. Dziękuję panu. Proszę bardzo. Pytanie jeszcze? Prosimy? Bardzo proszę pan, tam na końcu. No to chcę zapytać, bo my tak mówimy o tej zbrodni katyńskiej, no, dokonanej na Polakach, no ale od 1939 były też inne narody okupowane, prawda? I u nas się w ogóle nie mówi o takim masowym mordzie, no, dokonanych na przykład na Białorusinach. A drugie pytanie, to chcę zapytać, w czasie tej przykładowo rzezi wołyńskiej, jak zachowała się cerkiew albo jakieś inne stronnictwa polityczne? Tak, dziękuję panu. Dziękuję w tych dwóch kwestiach. Bardzo ważne podniósł pan kwestię. Tutaj moglibyśmy mówić o zbrodniach dokonanych na obecnej Litwie, na obecnej Białorusi, na tych ziemiach kresowych, które w tej chwili należą do innych państw, no ale byśmy musieli oddzielnie poświęcić wykład tylko tym problemom. Ja się zająłem tylko Ukrainą obecną, czyli dawnymi ziemiami kresowymi, czyli województwo tarnopolskie, lwowskie, stanisławowskie i wolyńskie. Te rejony, bo tam była największa zbrodnia. Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby kiedyś mówić o Białorusi, o Litwie na przykład, o mordach na Litwie, których Litwini między innymi dokonywali, o Żydach, to też oddzielny problem, o którym warto by też powiedzieć, prawda, były całe formacje żydowskie, które dokonywały mordów na Polakach. To jest oddzielny problem i warto temu też poświęcić uwagę. Natomiast drugi problem to jest cerkiew ukraińska. Bardzo ważną rzecz pan dotknął. Popie ukraińscy generalnie byli po stronie morderców. Popie ukraińskie święcili noże, widwy, siekiery. Kiedy ci bojowcy, mordercy szli mordować, to najpierw szli do cerkwi, popie święcili te narzędzia zbrodni i mordercy brali do rąk siekiery, noże, widwy i szli mordować. Czyli cerkiew stanęła zdecydowanie po stronie ukraińskiej. Najgorsze, że arcybiskup Szeptycki, przywódca cerkwi ukraińskiej, był tym, który najpierw nie uczestniczył jak gdyby w tym procederze zbrodniczym, ale akceptował go, nie występował przeciwko. A później nawet wydał takie polecenie, taką decyzję duchownym swoim, że kiedy Rosjanie napadli na Polskę w 1939 roku, to on wydał takie rozporządzenie, którym zalecał symboliczne mordowanie Polski. Symboliczne mordowanie Polski. Zaraz wyjaśnię, na czym to polega. No on witał Hitlera, on witał Stalina, tak. Pisał listy podańcze do Hitlera, później pisał listy podańcze do Stalina. Słowem nie zapisał się w pamięci dobrze. Natomiast te mogiły symboliczne, które on kazał budować w każdej wiosce, to miały być takie znaki orientacyjne, jak Ukraina traktuje tę ziemię, Ukraińcy, jak traktują tę ziemię. To ma być ziemia ich. To był symbol. Kopali doły w
tych dołach, do tych dołów wrzucali polskie mundury wojskowe, orły, znaki identyfikacyjne polskie, szable, czapki wojskowe i następnie zakopywali to jako symboliczną mogiłę, która była pochówkiem Polski. To był taki symboliczny pochówek Polski. I arcybiskup Szeptycki dał polecenie, że takie mogiły symboliczne mają powstać we wszystkich wsiach ukraińskich. One nie powstały we wszystkich wsiach, ale w bardzo wielu wioskach ukraińskich były kurhany wzniesione. To były te groby, w których Polska zginęła, symboliczna Polska zginęła. To była robota Szepteckiego. Także cerkiew ukraińska, zarówno ta grecko-katolicka, jak i prawosławna zapisały się, proszę pana, hańbiąco w tej sprawie. Proszę bardzo. Bardzo proszę. Chciałem zapytać w takiej może troszeczkę innej kwestii. Mianowicie, no jesteśmy w Legionowie, miasto, które nazwę dali legioniści i Józef Piłsudski w 20 roku podpisał porozumienie z Semenem Petlurą, prawda? Tam ono już było podpisane, no nie doszło do konsumpcji na skutek oporu tych niższych dowódców ukraińskich. I teraz ja rozmawiając dzisiaj, chciałbym pana ocenę poprosić, no z Ukraińcami, to widzę, że od razu walczyć z Banderą, no jest bardzo trudno w ich ujęciu. To jest jakby uderzenie w ich, no nie wiem, istotę, nie? Więc stosuję taką metodę, a czy znasz Semena Petlurę? I wtedy jakby rozmowa schodzi troszeczkę na inny, prawda, na inne spojrzenie. Jeżeli zaczniemy rozmawiać o Petlurze, o tym, że były zbudowane realna, no realna podstawa do takiego luźnego, ale związku, no ale federacji, wtedy no, historia, cały ten stalinizm, no, w takim wymiarze by się nie objawił, gdybyśmy wtedy razem, gdyby oni byli na tyle dojrzali, żeby dotrzymali tego porozumienia, prawda? To takie pytanie, czy to jest dobra, no jakby taki półśrodek, bo przerzucanie się, że jeszcze kolejny raz mówić, że no piłowali tam piłami, no tak robili, no to prymitywni ludzie dla mnie, ja tak to oceniam, to dziki kraj w pewnym sensie, nie? Że dopuścił się do czegoś takiego, no ale trzeba jakby patrzeć w dzisiejszych realiach, co można zrobić no, dobrego, prawda? Jeżeli na Ukrainie zrzucono kilkaset Leninów, to jest postęp niesamowity. Jeżeli wyrzucają ojca kłamstwa Lenina, nie? Są na tyle stać. Jeżeli ja byłem tydzień temu we Lwowie, no i widzę papier toaletowy z Putinem, no to znaczy, że jakiś hart w tym narodzie no, istnieje, nie? Ale proszę i pozwolić, proszę to, pozwolić. To panu. Tyle z mojej strony. To jesteśmy w wolnym kraju, proszę pozwolić. Proszę pana, no dobrze, Petlura. Ukraińcy budują swoją tożsamość na Banderze, nie na Petlurze. Dlaczego na Banderze? Dlatego, że Bandera jest dla nich klarowny, jednoznaczny. To był ten, który mordował Polaków, więc my tutaj możemy go podnieść jako wielką postać. Petlura był dla nich niejednoznaczny, ponieważ Petlura razem z Piłsudskim szli w jednym boju przeciwko Sowietom, prawda? Przeciwko Sowietom. Dotarli do Kijowa. Niestety Petlury nie poparły niziny społeczne. Petlura nie miał powodzenia. Nie poparli, bo gdyby poparli wtedy Petlury, kiedy doszli do Kijowa, to prawdopodobnie Ukraina w 20 roku byłaby wolnym państwem. Ale nie poparli, Sowieci z powrotem odebrali Kijów i później oczywiście powstała Ukraińska Republika Ludowa w tym miejscu. Czy Ukraińcy mogliby mieć bohaterem Petlurę? Mogliby. Uważam, że byłby to dobry wybór, bo byłoby to jakieś nawiązanie do współpracy z Polakami, byłby to taki symbol pojednania między Polakami a Ukraińcami, bo razem coś tam robiliśmy, razem chcieliśmy stworzyć wielką federację, prawda, polsko-ukraińską, no ale niestety to się nie udało i dzisiaj Ukraińcy nie akceptują Petlury. To jest zadziwiający przypadek jednego z największych swoich wodzów. Nie do pojęcia zupełnie, prawda? Także ubolewam, ale dobrze, że pan podniósł. Oni mają kilku takich zresztą bohaterów, których nie chcą zaakceptować. Oni przyjmują do
przyjmują za bohaterów tych tylko, którzy mordowali Polaków i znęcali się nad innymi narodami, które wokół nich się znajdowali w tym czasie. Proszę bardzo. Jeżeli można, to chciałam zapytać o taką rzecz. Kto finansował takiego Banderę, czy w ogóle te organizacje nacjonalistyczne na Ukrainie? Bo komuś prawdopodobnie zależało na tym, żeby coś takiego się działo. I chciałabym w tej materii. Tak, dziękuję, dobre pytanie. Dobre pytanie. Proszę Państwa, organizacja ukraińska nacjonalistów była tworzona przy pomocy aparatu niemieckiego. To jest agentura niemiecka po prostu. Oni byli bardzo pod silnymi wpływami. Hitler i całe, że tak powiem, otoczenie polityczne Wehrmachtu, całe polityczne otoczenie partii nazistowskiej bardzo dokładnie penetrowało wszystkie ruchy ukraińskiego nacjonalizmu. W związku z tym oczywiście finansowali ten ruch, wspomagali go. Trochę wspomagała także Czechosłowacja. Na początku także wspomagali ich Związek Radziecki. W jakimś na początkowym okresie także wspomagali ich Rosjanie. Ale głównym źródłem pomocy to były Niemcy. Był taki okres, w momencie, kiedy Niemcy napadli na Związek Radziecki, prawda, w 1941 roku, to Ukraińcy postanowili stworzyć swoje własne suwerenne państwo. Sądzili, że Niemcy ich wtedy poprą. I nawet powstało takie miniaturowe państwo ukraińskie, właściwie symboliczne kompletnie. Mniej więcej w lipcu 40 trwało ono zaledwie 12 dni. I Bandera stworzył taki miniaturowy, kukiełkowy rząd pod wodzą jednego ze swoich przyjaciół. Trwało to kilkanaście dni, ponieważ Niemcy natychmiast zlikwidowali to szybko, ponieważ obawiali się, że jeżeli powstanie samodzielna ukraińska suwerenne państwo, niezależne od Niemców, no to oczywiście obróci się może przeciwko Niemcom. I wtedy Bandera został zamknięty przez jakiś czas w odosobnieniu. To tak na marginesie. Czyli finansowani byli głównie przez Niemców, przez aparat niemiecki. Proszę bardzo. Mieli swoje czasopisma, mieli swoje wydawnictwa, byli bardzo mocno wspierani. Bardzo proszę. Tam jeszcze pan. Daję mikrofon, proszę uprzejmie. Mikrofon. Dzień dobry. Witam panie Stanisławie. Chodzi o rok 43, prawda? W tym jeszcze była jeszcze trzecia siła, o której często nie mówimy, natomiast to była stalinowska partyzantka na ziemiach, powiedzmy, Ukrainy, która miała za zadanie i wmordować Polaków i Ukraińców. No ta partyzantka była na wielu ziemiach. Ta partyzantka była na wielu ziemiach i ona miała przede wszystkim na celu oczywiście stać takim na zapleczu frontu niemieckiego, a więc w momencie, kiedy trwały zmagania zbrojne między Rosjanami a Niemcami, to oni oczywiście wspomagali armię sowiecką, armię radziecką, ale byli też jak gdyby obrońcami, generalnie mówiąc, no, koncepcji wielkiego Związku Radzieckiego. No to taka była ich rola. Moglibyśmy o tym mówić dużo więcej, dlatego że oni działali nie tylko na byłych ziemiach kresowych, obecnie ukraińskich, ale też białoruskich, litewskich, lotewskich i tak dalej. To była duża formacja, która odegrała rolę takiego zaplecza, które wspomagało Armię Czerwoną, krótko mówiąc. Proszę bardzo. Pan. Jeśli mogę. Chciałem się zapytać o coś takiego, że z tego co rozumiem, Bandera jest czczony na Ukrainie dlatego, że niejako był twórcą państwa ukraińskiego, że państwo ukraińskie jakby wybudowało swoją tożsamość za pomocą Bandery. Chciałem się teraz... był symbolem, bo twórcą, ponieważ państwa ukraińskiego on nie zbudował. Państwo ukraińskie dopiero powstało w 1991 roku, jak wiadomo, to wolne państwo ukraińskie, dopiero ma 26 lat, więc Bandera go nie budował, ale budował podstawy ideologiczne tego państwa. Tak. I się chciałem zapytać właśnie, czy te mordy na Kresach były jednym z elementów, podstaw dzisiejszych ideologicznych powstania Ukrainy? Zdecydowanie.
dzisiejsza tożsamość Ukrainy budowana jest na polskiej krwi, generalnie na rzekach polskiej krwi, która tam płynie. Gdyby losy inaczej, w innym kierunku potoczyły się te wszystkie polityczne kształty, przeobrażenia, to prawdopodobnie Ukraina dzisiaj miałaby inne oblicze. Gdyby nie było tego Bandery, gdyby nie było Szuchowicza, gdyby nie było Donsowa, który stworzył ideologię, wszystko by poszło w innym kierunku. Ale oni wyraźnie nawiązywali do Hitlera i model, oni stworzyli model państwa hitlerowskiego, model państwa faszystowskiego. I ten model państwa faszystowskiego bardzo odpowiada w Banderze. No i dzisiaj właściwie oni się odwołują do tego modelu, trzeba powiedzieć wyraźnie. Oni się odwołują do modelu wozowskiego, prawda? Na czele tego państwa musi stać taka osobowość potężna, która będzie likwidować, prawda, swoich przeciwników, a później kolejnych tam dołach kolejnych przeciwników. Także no to jest model typowo hitlerowski. Tak. Proszę bardzo. Panie Stanisławie, mam pytanie, ponieważ z uwagi na to, że nie każdy jest w stanie słuchać takich rzeczy, pominął pan szczegóły dokonywanych zbrodni przez Ukraińców. Mam pytanie, w jakich książkach można przeczytać więcej na ten temat? Proszę państwa, jeżeli idzie o moje książki, bo ja rozumiem, że także dotyczy to moich książek, ale również innych. Po pierwsze, ja się zajmuję problematyką kresową mniej więcej od 40 lat, a więc jeszcze dużo wcześniej, zanim powstała nasza rzeczywistość. Pierwsze moje książki rodziły się w latach 70., a więc to był okres, kiedy w ogóle nie wolno było pisać. Ja miałem taką przygodę. W 80. roku napisałem taką powieść, która się nazywała Wygnańcy. Wysłałem tę książkę do jednego z najlepszych wtedy wydawnictw, tak zwane wydawnictwo Czytelnik. Ono dzisiaj też jeszcze funkcjonuje. Ta książka została przyjęta w 83 roku i wydawca obiecał, że mi ją wyda w ciągu 2 lat. Minęły 2 lata, wydawca tej książki nie wydaje. Dzwonię do dyrektora tego wydawnictwa, on mówi: panie Stanisławie, niech pan przyjedzie do Warszawy, ja panu wyjaśnię, co się dzieje, dlaczego nie mogę w tej chwili tej książki wydać. Przyjeżdżam do Warszawy, on mówi o takiej rzeczy. Proszę pana, panie Stanisławie, odbyło się posiedzenie sekretariatu partii PZPR-u, jak państwo pamiętacie. Na czele był taki Józef Czyrek, starsi państwo pamiętają, Józef Czyrek to był zastępca Jaruzelskiego i on prowadzi to zebranie. Na tym zebraniu omawiają, co w Polsce może się ukazać, bo jak wiadomo państwo, była cenzura i pewne rzeczy mogły się ukazać, inne się nie mogły ukazywać. I ten czynnik polityczny decydował, co się ukaże, co się nie ukaże. I na tym zebraniu, na tym najwyższym szczeblu podejmowane były decyzje, że te filmy pójdą, te przedstawienia teatralne mogą być grane, a te nie mogą być, te książki będą, a tych nie będzie. I wtedy moja książka była w tym wydawnictwie. I w pewnym momencie podnosi się ręka jednego z tych siedzących tam w tym gremium, dużym gremium. Okazuje się, że to był ambasador sowiecki Arystow, tak się nazywał. Ten ambasador sowiecki podnosi rękę i mówi: czy wy chcecie wydać książkę niejakiego Sorokowskiego pod tytułem Wypędzenie czy Wygnanie? Nikt w tym gronie nie wiedział, tylko on jeden o tej książce. Nikt nie wiedział, tylko on jeden. Była konsternacja. Czyrek zaczyna tam rozmawiać z innymi, czy coś wiecie o takiej książce. Nikt nic nie wie. Proszę zwrócić uwagę, ambasador sowiecki wie, czyli bezpieka sowiecka miała swoich agentów wszędzie. Orientowali się dokładnie, co się dzieje w polskiej kulturze. I oczywiście ambasador powiedział: tej książki wam nie wolno wydać, bo ona jest naruszeniem przyjaźni polsko-radzieckiej. I tej książki nie wydano mi do 89 roku, dopiero na przełomie 8-9 roku ona się ukazała, zresztą pod zmienianym tytułem. Więc pokazuję państwu, jakie były mechanizmy związane z cenzurą, to jest oddzielny problem, jak to wyglądało. Nie do końca panu odpowiedziałem pewnie, tak? Ktoś pytał? Proszę bardzo. Proszę, jeszcze pani, tak? Proszę bardzo. Tu mówiono jest, że Ukraińcy mordują ludzi. Ukraińcy nie mordowali. Było UPA. No UPA to byli Ukraińcy. No Ukraińcy, ale wszędzie Ukraina jest tylko krajem, którym są dobrze. My nie mówimy, że wszyscy Ukraińcy mordowali. My mówimy UPA i Organizacja Ukraińskich Nacjonalistów. To proszę dokładnie nazywać ich nacjonalistami, ale nie Ukraińcami. No ale to są Ukraińcy. Mam jeszcze takie pytanie. Proszę. 8 lat mordu. Tak. 8 lat mordu. Tak. Jak reagowały polskie władze? Polskich władz nie było. To polskie znaczy? Polskie nie było.
Polskie nie było. W 1939 roku Polska przestała istnieć. Rozumie pani? W momencie, kiedy Niemcy napadli na Polskę i Sowieci 17 września napadli na Polskę, nastąpił czwarty rozbiór Polski między Niemców a Sowietów. I wtedy Ukraińcy zaczęli mordować. 1937 rok. A siódmy to było coś innego. 1937 rok. Люди oddani, люди рольниці, звикли прості, люди oddani byli psam radzieckim na rozszarpanie. Ale pani mówi dzisiaj o Rosji. Nikt o nich nie Ale pamięta. Pani mówi o Rosji, to jest inny problem. Dzisiaj o Rosji nie mówimy za wiele. Mówimy o Ukrainie dzisiaj. Ja mówię o Polakach. Ja Ale... mówię o Polakach zamordowanych w 1937 roku. No to ja mówiłem o 1937, o 200 tysiącach Polaków. Czemu o nich dzisiaj nikt nie pamięta? Ale ja mówiłem przed chwilą, ja mówiłem na początku o 200 tysięcy Polaków. Zapomniała pani? Mówiłem o tym. Proszę bardzo, może jeszcze pytania? Proszę bardzo. Pan jeszcze, pan proszę mikrofon. Ja mam takie pytanie, jaka jest pana interpretacja tego, że w Niemczech uporano się z faszyzmem i to stosunkowo łatwo, natomiast no, nie możemy się uporać no, z tymi zjawiskami w odniesieniu do Ukrainy i jakie pana zdaniem siły za tym stoją? A poza tym, no jeżeli odwołuje się pan do tradycji Solidarności, no to mamy naszego byłego ministra spraw zagranicznych, który się niewątpliwie wywodził z Solidarności i przedstawiał no, sfałszowany obraz historii, natomiast nowa władza też przedstawia nieco sfałszowany. Także moja teza jest taka, że to sfałszowanie historii no, ma pewnego rodzaju ciągłość, to znaczy nie dotyczy tylko tego okresu, o którym pan mówił, ale też wiąże się no, z tym ruchem, no, do którego pan się też odwołuje. Dziękuję bardzo. Ja na początku mówiłem o rozszyfrowaniu rzeczywistości. Pamięta pan pierwsze moje zdania? Rozszyfrować rzeczywistość to znaczy wyszukać, co w tej rzeczywistości jest prawdziwe, co jest kłamliwe, bo rzeczywistość jest taka, jest trochę kłamstwa, trochę prawdy. Bardzo często jest tak, że dużo więcej kłamstwa niż prawdy. Bardzo ważne pytanie dotyczące, dlaczego Niemcy sobie poradzili z tą nazyfikacją, natomiast Ukraińcy sobie nie poradzili z banderyzmem. Sprawa jest bardzo prosta. Po wojnie, jak pan pamięta, w 1945 roku była Norymberga. Zbrodniarze niemieccy stanęli przed sądem. Były wyroki śmierci, było skazanie, zakaz gloryfikacji Niemiec od tego momentu nastąpił. Czyli nie wolno było mówić o... Nie wolno było wygłaszać pochwalnych hymnów na cześć Hitlera, Himmlera i tak dalej. Nazyfikacja stała się zbrodnią, czyli Niemcy uporali się na poziomie prawnym. Na poziomie prawnym Niemcy się z tym uporali, ponieważ od tego momentu następuje długi proces idący przez kultury, czyli powstają filmy, książki, przedstawienia teatralne, wiersze i tak dalej, i tak dalej. Tysiące różnego rodzaju działań, które ma na celu przywrócenie Niemcom jak gdyby obrazu demokratycznego państwa. I oni to robią. I oni to robią przez długie lata, od 1945 roku do tej pory, chociaż kłamstwa tam u nich też są, o których mówiłem wcześniej. Natomiast co się dzieje na Ukrainie, która w 1939, która ma już 25 lat w tej chwili. W 1991 roku powstaje. No wolne państwo powstaje ukraińskie. Co oni robią? Oni budują, zaczynają budować swoje państwo na fundamencie banderowskim. Zaczynają od samego początku czcić, oddawać hołd, wynosić ponad wszystko tych największych zbrodniarzy. Czyli nie dokonują tej samej operacji, jaką dokonali Niemcy. Gdyby w tym czasie odbył się proces debanderyzacji, prawda? Odrzucamy wszystko, co zrobił Bandera, budujemy wolne, nowe państwo ukraińskie, mamy swoich bohaterów innych, bo było bardzo wielu bohaterów innych, nie tylko takich, jak oni sobie wybrali. I wtedy dzisiaj mielibyśmy spokój, dzisiaj byłaby to zupełnie inna Ukraina. Oni tego nie zrobili. Dzisiaj następuje to, co oni nazywają destalinizacją, dekomunizacją. Dekomunizacja polega na tym, to było 4 dni temu, to ja w ogóle pękałem ze śmiechu z ich dekomunizacji. Polegała ona na tym, że ulice, które należały do
komunistycznych tam wielkich działaczy, jakoś tam się nazywają, jacyś tam generałowie sowieccy, którzy mają pomniki, oni zwalają te pomniki i w to miejsce stawiają Banderę i Szuchowicza, dekomunizacja polega na tym, że w tej chwili faszyzuje się duża część Ukrainy. To jest problem. Jak nie kijem, to pałką. Dobrze, panie profesorze. Proszę bardzo. Dzień dobry. Ja chciałem się zapytać o dwie rzeczy właściwie. Chciałbym zrozumieć, bo użył pan takiego terminu, że żyjemy w wolnym kraju. Jak pan rozumie tą naszą obecną wolność? Tak? Ja powiedziałem z odcieniem ironii w wolnym kraju, bo ja uważam, że mamy spore problemy z wolnością. Proszę. Chciałem pana poprosić, Wiszniowski moje nazwisko, o ocenę dwóch postaci z polskiej polityki i ich zachowania. Pierwszy to szef opozycji polskiej krzyczący na Majdanie chwała bohaterom, a drugi to nasz w cudzysłowie reformator Leszek Balcerowicz, delegat w tej chwili na Ukrainę. No nie tyle delegat, ile doradca, takie no, wielkie. Ale ja użyłem słowa delegat, tak, ponieważ rozszyfrowuję pewne... Dobrze. Nie mój delegat, tak, tylko to złotej międzynarodówki, tak, prawda, który tam pojechał sprzedać, tak, czarnoziem ukraiński, tak, komu trzeba, prawda, i położyć kilkaset przedsiębiorstw. No więc te dwie sylwetki mnie interesują. Tak. Szef opozycji na Majdanie i tak, delegat. Odpowiem panu o delegacie na początek. Ukraińcy odczują rękę delegata za 3-4 lata, kiedy pozbawieni zostaną majątku narodowego, kiedy przestaną mieć własne fabryki, własną ziemię, własne bogactwa. Bardzo szybko załatwię tę Ukrainę i po to on tam jest. Z tego może powstać wielki, krwawy czyn. Ukraińcy cierpią do pewnego momentu, ale jak powstaną, to może być wielki dramat z tego wszystkiego. Natomiast oczywiście ja potępiam tych, którzy byli na Majdanie, którzy krzyczeli haj żywa Ukraina, haj żywa Bandera i tak dalej, bo to tak Polak się nie powinien zachowywać. Proszę bardzo. Ja jeszcze raz chciałbym zabrać głos. Chciałbym powiedzieć, że rozumiem panią tutaj, bo Niemcy sobie poradzili z tą traumą powojenną, że nie pozwalają mówić o sobie, że to Niemcy byli powodem, że była II wojna światowa, tylko naziści niemieccy. Dlaczego my wszyscy możemy tylko mówić naziści, a niemieccy nawet to niekoniecznie? I tak samo tutaj chyba mamy tutaj tyle Ukraińców dookoła. Nie możemy na każdego patrzeć wilkiem, bo to są bardzo często porządni sąsiedzi, ludzie. Sąsiedzi. Tak. Jako władza naszego Polski i my jako naród chcemy, żeby byli w Europie. Nie wiem, chyba że może przesłanie jest takie, żeby niekoniecznie, ale to fajnie by było tak powiedzieć, że powodem całego zła byli naziści ukraińscy, chociaż jak słyszę to, co pan mówi, Ukraińcy jako naród też sobie z tym jeszcze nie poradzili, bo nie potrafią oddzielić nazizmu od normalnego bycia Ukraińcem. No tak, no ale trzeba się opowiedzieć za kimś. Ukraina ma problem i będzie miała jeszcze przez długie lata problem, dlatego że Ukraina ciągle nie może znaleźć swojej tożsamości. Ona się miota, ona ciągle w tej chwili poszukuje. Proszę państwa, problem nazewnictwa jest bardzo ważny, bo otóż kiedy ja rozmawiam tutaj o organizacji ukraińskich nacjonalistów i UPA, Ukraińska Powstańcza Armia, to ja nazywam po imieniu, ale pani żąda ode mnie, żeby powiedzieć, to była organizacja ukraińskich nacjonalistów, to było UPA, ale to nie byli Ukraińcy. Otóż nie jest tak, tylko niech pani zrozumie. Prawda polega na tym, że my musimy mówić całą prawdę. Prawda polega na tym, że musimy ujawnić jak gdyby sens tego pojęcia. Co to znaczy UPA, co to znaczy organizacja ukraińskich nacjonalistów. To były, proszę posłuchaj, to były formacje stworzone przez Ukraińców, nie przez Ducha Świętego. To były przez konkretną formację narodową stworzone
I my nie obciążamy całego narodu ukraińskiego. Ja jestem daleki od tego. Ja uważam, że wśród Ukraińców jest bardzo wielu porządnych ludzi. Mówiłem o tym. Bardzo wielu Ukraińców pomagało Polakom, ale my musimy wiedzieć, kto stworzył zło. Zło stworzyła Ukraińska Powstańcza Armia, Organizacja Ukraińskich Nacjonalistów. To były te dwie formacje, które wymordowały 200 tysięcy Polaków, wymordowały 80 tysięcy Ukraińców, a więc swoich, wymordowali jeszcze Żydów i tak dalej, i tak dalej. Mordowali ile się da, krótko mówiąc. Także wie pani, my w Polsce staramy się mówić prawdę. To jest bardzo niewygodne, także niewygodne naszej władzy. To nie jest tak, że tylko Ukraińcy się na nas obrażają. Polska władza się też, na mnie się bardzo obraża, ale trzeba mówić prawdę. No. A wie pani dlaczego w każdej szkole? Tak, proszę posłuchać. Dlatego, że to jest piosenka, która ma zaledwie tydzień czasu, więc jeszcze w każdej szkole nie. Ale będzie uczona. Tak? Nie chcą bandery, nie chcą... Tak? No na wschodzie Ukrainy to nie chcą bandery, bo widzimy, co się dzieje w Donbasie. To jest przykład oczywiście, tak. Proszę bardzo. Ja chciałam zapytać i poprosić o taką pomoc w czytaniu prawdy, dlatego, że zacznę od tego, że tą denazyfikację Niemiec prowadzili ci, którzy się wywodzą ze szkoły frankfurckiej, jak nas naucza ksiądz profesor Gus. Najpierw wyjechali do Ameryki, a potem wrócili i przeprowadzali denazyfikację Niemiec. I ta denazyfikacja się nie udała, ponieważ została teraz przekształcona w kolejną fazę rewolucji, czyli w rewolucję kulturową, która w obecnym czasie przybiera postać globalną, prawda? Mamy kolejny plan ONZ-u na następne lata w postaci zrównoważonego rozwoju i tego, co się nazywa globalizacją świata, kolejny etap rewolucji. Dlatego mamy to podpalenie w różnych miejscach świata, które następuje. Tej złotej międzynarodówce jest bardzo potrzebna szkoła frankfurcka i to ta ideologia LGBT i rozmaita inna, która demoralizuje cały świat. A złotej międzynarodówce potrzebne jest na Ukrainie banderowcy. Tam jeden z tych potentatów się nazywa Żydobanderowiec. Tak się przedstawia. Więc ta złota międzynarodówka posługuje się rozmaitą ideologią w zależności od tego, co jej potrzeba. A ta denazyfikacja Niemiec kompletnie się nie udała, bo oni nie stanęli w prawdzie, tylko inną ideologię przyjęli. Dziękuję pani. Mam inny pogląd. Denazyfikacja jednak w dużym stopniu się udała, bo dzisiaj Proszę posłuchać. Dzisiaj w Niemczech pani nie może postawić pomnika Hitlera, Goebbelsa, Himmlera. Nie może pani tam postawić pomnika. Tak, ale proszę zamiast posłuchać. Tego... To jest inny problem. Więc co zamiast. Nie stanęli w prawdzie. Nie można dzisiaj w Niemczech nie można postawić żadnego pomnika byłym hitlerowcom. Na Ukrainie można. Na Ukrainie można. Ale pani podjęła inny wątek i za to dziękuję, ale to jest oddzielny problem. To jest problem, pani podjęła problem szkoły frankfurckiej. Państwo być może nie wszyscy wiedzą, to jest taka ideologiczna szkoła, która w tej chwili buduje jak gdyby cały świat w obrębie pewnej ideologii odwracania się od wielkich tradycji chrześcijańskich. Trzeba zniszczyć chrześcijaństwo, jeżeli zniszczymy chrześcijaństwo, to będzie inny świat. To jest oddzielny problem. Ja na ten temat napisałem 3 książki, proszę pani, bardzo polecam. Barbarzyńcy u bram, spisek barbarzyńców. Jak pani sobie poczyta, ja tam bardzo dokładnie rozszyfrowuję ten węzeł ideologiczny, co to znaczy szkoła frankfurcka, jacy to byli ideologowie, z jakichś źródeł czerpali i tak dalej, i tak dalej. Ale to jest oddzielny problem. No tak, ale to jest inny problem. To jest to, co Lewica w tej chwili w całej Europie, w całym świecie buduje.
tak zwany rząd światowy, który ma powstać, ale jeżeli Państwo chcecie na ten temat, to zaproście mnie za pół roku, to ja Państwu powiem dokładnie, jakie są źródła, kto za tym stoi, w jakim kierunku to pójdzie i co się z tego rzeczywiście zrodzi, ale to jest oddzielny problem. W tej chwili mówimy o kresach. Proszę bardzo, może jeszcze coś Państwo chcecie? Bardzo proszę. Proszę Państwa, jeszcze chcę powiedzieć o bardzo ważnym, zanim ktoś z Państwa, tam są jeszcze dwie bardzo ciekawe, bardzo ważne książki. Potępić UPA, Poliszczuka, to jest ukraiński historyk, który właśnie powiedział, że sami Ukraińcy wymordowali około 60 tysięcy Ukraińców, UPA i Organizacja Ukraińskich Nacjonalistów. To jest ukraiński historyk Poliszczuk, który mieszkał przez długie lata w Kanadzie i napisał kilka świetnych książek, między innymi Gorzka Prawda i tą Potępić UPA. A więc jeżeli pani nie zna tego Poliszczuka, to bardzo polecam, ukraiński historyk. I drugą, którą polecam również i tam państwo ją zdobędziecie, to jest Grzegorz Rzeski, to jest młody autor, który opisuje kresy w sposób taki romantyczny. Dużo przygód, dużo interesujących wątków. Polecam, obie są tam do zdobycia. Bardzo proszę, jeżeli są jeszcze głosy. Tak, można. Proszę bardzo. Chciałem zapytać, badał pan sprawę. Tak. Jak to wyglądało na kresach? Ile Polaków mieszkało w tych województwach? Powiedział pan, ile zginęło z rąk UPA? Tak. No i na pewno, może gdzieś w ukryciu, no ileś osób jeszcze tam zostało? Tak myślę, że zostało na tych kresach. To jak to już panu mówię. Przed wojną, gościowo. Tak, przed wojną na kresach było 13 milionów obywateli wobec 35 wszystkich. Na kresach było 13 milionów i to było te 52% kraju. 13 milionów mieszkało na kresach. W tym samych Polaków, rdzennych Polaków było 5 milionów 300 tysięcy. 1 109 tysięcy było Żydów na kresach i około 4 milionów Rusinów, którzy później przekształcają Ukraińców. Natomiast gdyby pana interesowało, jak to było w poszczególnych województwach, to powiem panu tak. W województwie lwowskim Polaków było najwięcej, bo było 58% Polaków i 35% Ukraińców, Rusinów, którzy są Ukraińcami, czyli 50% Polaków, dużo więcej było niż Rusinów, Ukraińców, bo tych było 35%. W województwie tarnopolskim było 49% Polaków i 46% Ukraińców. Żydów było 5% w województwie tarnopolskim. W województwie natomiast lwowskim było odwrotnie, było około 25% Polaków i reszta to byli Ukraińcy, Żydzi i tak dalej. Najmniej Polaków było w województwie poleskim, bo tam było 14%, tam było z kolei najwięcej było Białorusinów. Natomiast w województwie wołyńskim, tam gdzie były największe zbrodnie, Polaków też było nie więcej, dlatego zaczęli, że tak powiem, to apogeum, bo tam było najmniej Polaków, najłatwiej było sobie z nimi poradzić. Zaczęli od tarnopolskiego, gdzie było dużo, nie poradzili sobie, poszli na północ, bo tam było mało Polaków, 17%, wymordowali tych Polaków i później wrócili już uzbrojeni, silniejsi na południe dalej mordować. Tak to wyglądało. Proszę bardzo. Ja mam prośbę. Czy jest pan w stanie przedstawić nam zbrodnie i liczbę ofiar na tych terenach pod różnymi administracjami? Czyli wiadomo, do września 1939 roku pod administracją polską, potem pod administracją ZSRR, tak? Potem znowu pod administracją hitlerowską i potem znowu pod administracją ZSRR. W pierwszym przypadku do 1939 roku mówimy bardziej o terrorze. Terror, nie mówimy jeszcze o ludobójstwie, bo ludobójstwo jest wtedy, kiedy masowo mordują. Przed 1939 roku masowych mordów jeszcze nie było, czyli do 1939 mamy do czynienia z terrorem, czyli napadanie na pociągi, na pocztę, mordowanie wojewody, mordowanie ministra i tak dalej, ale to pojedyncze mordy. To było w sumie kilkadziesiąt takich mordów do 1939 roku. Natomiast w 1939 roku, kiedy zaczyna się pierwsza fala rzezi, od 17 września, właściwie nawet od 1 września, bo 1 września zaczynają już napadać na żołnierzy wracających albo rozbitych, to też możemy już zaliczyć do mordu, czyli od 1 września do
17 września, kiedy Sowieci napadają, zostaje wymordowanych kilka tysięcy Polaków w tym czasie. No i wtedy następna zbrodnia, kiedy 17 września napadają Sowieci, to wtedy zaczyna się już duża fala mordów i to trwa do mniej więcej do 30, do napadu Niemców na Związek Radziecki, czyli 41 rok. Prawda? Przez te dwa lata no kilka tysięcy Polaków zostaje wymordowanych. Największa fala mordów następuje między 41 a 45 rokiem i wtedy zostaje wymordowanych około 200 tysięcy Polaków. Tak, tak, na zmianę. Najpierw jest administracja sowiecka, później jest niemiecka, później znowu jest sowiecka. Od 1944 mniej więcej od lutego znowu sowiecka administracja do 1945 roku, kiedy Polacy już wyjeżdżają. Wtedy jest ta trzecia fala mordów, kiedy zostaje wymordowanych w sumie na tych ziemiach, które znajdują się już pod okupacją sowiecką od 1944 roku, bo Sowieci mniej więcej wchodzą w lutym, marcu, wchodzą już na te ziemie kresowe. I wtedy mordy trwają znowu z dużym nasileniem w województwie tarnopolskim, lwowskim, stanisławowskim, wolyńskim i tak dalej. Trwają nadal, niewymordowanie jeszcze nadal są kontynuowane te mordy. I wtedy jest ta druga fala wymordowanych, wtedy zostaje więcej niż w tej pierwszej, niż w tej drugiej fazie, czyli na Wołyniu 60, a tutaj około 120 zostaje wymordowanych. Byli zainteresowani tym, żeby jak najwięcej Polaków wymordować, zarówno Niemcy, jak i Sowieci. Jedni i drudzy byli po stronie morderców. Witam serdecznie. Chociaż trzeba powiedzieć to sprawiedliwie, że część dowództwa rosyjskiego, kiedy były te mordy, nie rosyjskiego, sowieckiego, po 1944 roku, kiedy była ta fala, trzecia fala mordów, to część Rosjan broniła Polaków. To też trzeba uczciwie powiedzieć, tak. Witam serdecznie. Proszę bardzo. Panie, tak. Proszę. Ja mam takie pytanie, ponieważ pochodzę z Podhala, o bandach UPA wiedziałam od dziecka, chociażby z przekazań swojej rodziny. Mhm. Nawet na cmentarzu mieliśmy taki pomnik nieznanego pomordowanych, tak? Taki grób, gdzie zawsze się zapalało 1 listopada świeczkę. I teraz moje pytanie brzmi, skąd w ogóle te bandy UPA na Podhalu, w Gorcach i czy to faktycznie tak było, czy to jest jakaś legenda przekazywana, nie wiem? Nie, to nie jest legenda, dlatego że kiedy się kończyła wojna, armia sowiecka postanowiła się rozprawić z banderowcami, to do pana też, armia sowiecka postanowiła się rozprawić, ponieważ banderowcy mordowali też Sowietów, postanowiła się rozprawić i zaczęła gonić te oddziały banderowców z północy na południe czy na południowy zachód. I bardzo wielu banderowców uciekło w Bieszczady. I tutaj jest przyczynek do tego, co my nazywamy, prawda, akcją Wisła. Otóż tak króciutko, żeby była jasność, dlaczego powstała akcja Wisła? Otóż dlatego, że w Bieszczada zgromadziła się potężne zaplecze militarne UPA, Ukraińskiej Powstańczej Armii. Tam było bardzo dużo broni, która była ukryta po tych różnych chatach bieszczadzkich i oni postanowili w tym momencie wymordować tam Polaków, którzy znajdowali się na tej ziemi. Część z nich, ponieważ byli gonieni z kolei już przez wojska polskie, uciekała na południe i wtedy do tego regionu dotarli. Także to jest realny fakt, tak było. Proszę bardzo. Chciałem się jeszcze zapytać, ponieważ tutaj w Legionowie istnieje lokalne radio, które nadaje od godziny 21 do 22 Radio Sputnik. Czyli to, Radio Sputnik, tak. To, co mają nam do powiedzenia po polsku, tak? No i tam jest inicjatywa Putina, gotów jest włożyć nawet na to kasę, żeby powstał ruch tak zwanych rodzin wołyńskich. On jest zainteresowany utworzeniem czegoś takiego u nas w Polsce. Wie pan, mnie nie interesuje, co Putin myśli o tym. Mnie interesuje, co my Polacy myślimy o tym. My Polacy powinniśmy stworzyć wielki ruch kresowy, bez względu na to, co Putin myśli. Proszę bardzo. Proszę państwa, ja polecam na koniec, jeżeli można jedno zdanie takiej autoreklamy. Ja pisuję do Gazety Warszawskiej. Jeżeli państwo macie dostęp do tego czasopisma w kioskach, polecam, dlatego że tam bardzo dużo piszemy o współczesnej Polsce. Rozszyfrowujemy
różnego rodzaju problemy, którymi Polska dzisiaj żyje. Problemy polityczne, społeczne, ideologiczne, filozoficzne, społeczne. Znajdziecie Państwo tutaj ogromne ilości materiałów udokumentowanych. Tutaj nie ma żadnego tekstu, który by nie był udokumentowany. To jest gazeta, którą bardzo mocno polecam, dlatego że ona rzeczywiście próbuje się wgryźć w tę rzeczywistość, próbuje się wgryźć w rdzenia, gdyby tej naszej rzeczywistości. To jest tygodnik, piątki zawsze się ukazuje. Bardzo Państwu polecam. Tak, Pani jest czytelniczką, no czyli mamy tu czytelników, bardzo się cieszę. Ja tam cię... Dziękuję bardzo, dziękuję, że Państwo czytacie. Będziemy w kontakcie, bo ja tam co tygodnia pewnie opiszę też tę naszą sytuację, którą tutaj widzimy. Pewnie coś o tym napiszę. Także czytajcie. Dziękuję Państwu bardzo. Ja powiem. Panie Andrzeju. Proszę. Proszę podpisywać, to jest bardzo piękna idea. Proszę podpisywać. Zapraszamy do podpisu. Jeżeli Państwo chcą autografy, to bardzo chętnie służę. Zapraszamy do zakupu autografu. Jeżeli ktoś chce się skontaktować ze Stowarzyszeniem Wolność i Tradycja, tu stoi prezes Przemysław Kurek, proszę się kontaktować, pomagać nam przy tego typu spotkaniach na przykład. Dziękuję.